Dobry wieczór Państwu. Niezwykle się cieszę. Witam Państwa wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam tam z tyłu. Tu jeszcze mamy z przodu wolne miejsca. Siadajcie Państwo, gdzie tylko tutaj jeszcze z boku są krzesła. Bardzo się cieszę, że przyszliście Państwo tak licznie. Witam również internautów, bo jak Państwo wiecie, można na żywo obserwować naszą transmisję w internecie. Proszę Państwa, dzisiejsza debata ma charakter jubileuszowy, bo to już jest, proszę Państwa, to już jest 10. debata. Jak policzymy, że 2 debaty w ciągu roku, to już parę lat się tutaj spotykamy. Tak się składa, że z reguły spotykamy się właśnie w jesienne wieczory. To jest dobry czas do debat. Proszę Państwa, ale równie gorąco, a może nawet jeszcze bardziej, witam bardzo, bardzo serdecznie naszych dzisiejszych panelistów. Jeśli Państwo pozwolicie, to przedstawię Państwa. Osoby, myślę, są bardzo dobrze znane. Niemniej pozwolicie Państwo, że powitam i przedstawię pana Wojciecha Jagielskiego. Reportera wojennego, pisarza. Pana Andrzeja, profesora Andrzeja Ledera, filozofa. Pana generała Romana Polko, byłego dowódcę Gromu. I bardzo serdecznie witam panią Małgorzatę Olasińską-Hart, przedstawicielkę polskiej misji medycznej. Witam bardzo serdecznie, a właściwie współgospodarzami tego spotkania są pani Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika Znak, z którym to od początku, jak Państwo wiecie, prowadzimy debaty. Tutaj ukłon w stronę pana dyrektora Woźniakowskiego. I debatę prowadzi również pan redaktor Marcin Żyła, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego. Ale dziś pozwólcie Państwo, że ciut dłużej. Ja wiem, że już czekacie bardzo na debatę, ale jeszcze parę, jeśli tak mogę powiedzieć, komunikatów. Pierwszy, wydaje mi się bardzo ważny, proszę Państwa, że dzisiaj macie Państwo wyjątkową okazję za złotówkę symboliczną. Mówię symboliczną, liczę, że Państwo zrzucicie troszkę więcej złotówek, zakupić te plakaty z naszych poprzednich debat. Dlatego, że pieniądze przeznaczone są dla właśnie polskiej misji medycznej. Na obszary będą te pieniądze skierowane tam, gdzie są potrzebne, czyli obszary objęte działaniami wojennymi, więc liczę na Państwa hojność. Jeszcze jedna ważna informacja, myślę, jak Państwo wiecie, zawsze przed tą debatą wyświetlane są takie krótkie filmiki przygotowywane przez TV Mind, to jest telewizja AGH studencka. I tym razem również udało się przeprowadzić wywiady z osobami. Jedna osoba bardzo zacna i niestety zmarł, jest to ostatni wywiad pana profesora Walerego Pisarka. Natomiast dzisiaj wśród osób, które gościmy na sali, z tego co ja wiem, tylko że nie widzę wśród Państwa, ale chciałam bardzo gorąco powitać panią Lidię Maksymowicz, pani ocalona z Auschwitz. Pan Marcin Ogdowski, korespondent wojenny, dziennikarz i pisarz. Andrzeja nie widzę, pan Andrzej Iwaszko. Pracował witam serdecznie Andrzeju. Prezes Polsko-Ukraińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Mariupolu. Między innymi właśnie ogromnie zasłużony dla tych osób, które stamtąd były ewakuowane do Polski. Witam Państwa bardzo serdecznie i już nie zabieram czasu, oddaję głos Państwu, przede wszystkim pani Dominice. Dziękuję bardzo pani prorektor Annie Siwik. Raz jeszcze dziękuję za towarzyszenie w organizowaniu tych debat.
wspólnych debat Akademii Górniczo-Hutniczej i miesięcznika Znak. Przypomnę tylko, że tuż przed rozpoczęciem debaty oprawę muzyczną wydarzenia przygotował Kwiatek, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Tradycyjnie też, podobnie jak poprzednich 9 debat, także i ta została zainspirowana numerem miesięcznika Znak. Tym razem numer Dlaczego fascynuje nas wojna, który to numer był punktem wyjścia merytorycznym do tej dyskusji. Numer, podobnie jak poprzednio, można zakupić, można było zakupić przed, można będzie zakupić także po zakończeniu debaty. Tradycyjnie również w trakcie debaty będą mogli Państwo na karteczkach, które zostały umieszczone na fotelach, zapisywać pytania, które bardzo prosimy zapisywać w trakcie debaty. Będziemy jeszcze z Marcinem o tym przypominać. Karteczki proszę podawać do pierwszych rzędów. Te karteczki trafią do nas i postaramy się, podobnie jak zazwyczaj, pytania te włączać w tok dyskusji. I podobnie jak tradycyjnie zaczniemy naszą dyskusję od sondy przygotowanej przez Mind TV. Tym razem prosimy o cierpliwość. Sonda będzie odrobinę dłuższa niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że bardzo interesująca. Tak, ale jeszcze zanim zaczniemy oglądać sondę, to chciałbym Państwu jeszcze jeden komunikat przekazać. Oprócz tego, że można kupić te plakaty z poprzednich dyskusji, jest z nami wolontariusz Polskiej Misji Medycznej. To jest jedna z najbardziej prężnie się rozwijających dzisiaj w Polsce organizacji humanitarnych. I ten wolontariusz ma puszkę, do której można wrzucać pieniądze. Przepraszam, dwóch wolontariuszy, nawet dwoje, ale w dalszym ciągu dwie puszki. Wrzucajmy tam pieniądze i bądźmy hojni, bo to prawda, że liczy się każdy grosz, ale im więcej tych pieniędzy jest, im większe są te datki, to tym bardziej można pomóc. A teraz już zapraszamy na sondę. To, czego doświadczają ofiary wojny, to jest coś, czego nie możemy sobie wyobrazić. Przede wszystkim trauma ogromna związana z utratą najbliższych, utratą dobytku, utratą jakiejś takiej pewności, którą mamy w życiu, prawda? W zasadzie wiemy, co się stanie jutro, co będzie pojutrze, za miesiąc, planujemy. Ci ludzie nie mogą niczego planować, bo nie wiedzą, czy dziś będzie bombardowanie, czy może jutro, może znowu trzeba będzie uciekać, gdzie uciekać. Poza tym to jest stały niedostatek. Tak, jestem dzieckiem wojny. Jestem dzieckiem wojny w tym sensie, że jej początek przerwał moje dzieciństwo i pozbawił mnie ojca, a także nauczył się bać. Bali się wszyscy, nie tylko ja się nauczyłem bać. Baliśmy się od pierwszych dni, kiedy na przykład leżąc w koniczynie czy w jakichś krzakach obserwowaliśmy z przerażeniem, że przelatujący samolot, lotnik, strzelec z przelatującego samolotu masakruje pole arbuzów. Prawdopodobnie biorąc arbuzy za hełmy leżących w liściach żołnierzy. Na ciele to kalectwa, rany od współczesnej broni, która jak żyletka w wielu miejscach przycina ciało, tak, i pozostawia po sobie bardzo straszne urazy. Mieliśmy w Polsce kilka lat temu serię samobójstw pośród żołnierzy z pułku saperskiego w Szczecinie. Saperzy to była taka specjalizacja, która w Afganistanie była narażona w sposób najbardziej taki największy na ryzyko. Oficjalne dochodzenia nie wykazały związku między ich służbą w Afganistanie a decyzją o samobójstwie, no ale to jest dla ludzi związanych z tym tematem, no, jak to mawia klasyk, oczywistość, że to było warunkowane stresem pourazowym po wojnie w Afganistanie. Na ciele to są takie ślady już teraz mało widoczne, ponieważ jako 3-letnie dziecko byłam królikiem doświadczalnym doktora Mengele.
o którym wie raczej bardzo wielu ludzi. I na ciele właśnie przez te doświadczenia mam wiele takich dziwnych miejscach, niespotykanych właśnie śladach po szczepionkach, które tam nam dokonywano. No nie jest to codzienność, którą chcielibyśmy, żeby przeżywały nasze dzieci. Nawet najlepszy obóz dla uchodźców nie jest w stanie dać ludziom nawet namiastkę normalnego życia. Obozy dla uchodźców, zwłaszcza te duże i te, które istnieją od wielu lat, to są miejsca bardzo dużej przemocy, korupcji. To są miejsca, gdzie tak naprawdę wcale nie jest bezpiecznie. Ludzie mają niesamowitą umiejętność przechodzenia do porządku dziennego nad traumą, nad dramatami. To oczywiście nie wyklucza sytuacji, w których no, jakaś tam część tego społeczeństwa sobie z tym nie radzi. Tak? Nie ma dużych, zakrojonych na wielką skalę badań dotyczących traumy, powojennej traumy w Polsce po 1945 roku. Ale jestem absolutnie przekonany, że gdyby je przeprowadzono, to wyszłoby, że jakaś tam część samobójstw, jakaś tam część zjawiska pod tytułem alkoholizm, jakieś inne problemy społeczne, no, wynikały z tych doświadczeń wojennych. Cierpienie, epidemie, konflikty, kataklizmy, ludobójstwo, okropności, okrucieństwa wojenne, okupacja, ruiny, rzezie, zgliszcza, ofiary, a jak ofiary, no to i weterani, bohaterowie wojny i zbrodniarze wojenni. Nie zdawałam sobie sprawy jako dziecko, gdzie ja jestem, bo to, co się tam działo i w jakim znalazłam się położeniu, nie znając lepszego życia, uważałam to za normę. A tylko instynkt zadziałał dziecięcy, który, tak jak mówiłam, do tego stopnia, że tam nie było ani solidarności między dziećmi, ani przyjaźni, ani koleżeństwa. Do tego stopnia, że tamto dziecko mocniejsze potrafiło temu słabszemu wyrwać kromkę chleba. Normalnie ludzie chodzą do szkoły, dzieci, ludzie chodzą do pracy, a jakieś 2-3 kilometry od tego 5, tak, gdzie to wszystko się dzieje, giną żołnierze, giną cywile. Tak. To jest właśnie takie hybrydowe pojęcie, tak, współczesnej wojny, czego wydaje mi się społeczeństwo do tego czasu jeszcze nie doświadczyło. Chcielibyśmy zacząć od takiego ogólnego pytania, które może pozwoli nam też no, zmapować problem, jakoś go rozpisać. O Państwa osobiste doświadczenie wojny albo o doświadczenie jej skutków. W których regionach świata Państwo się z wojną spotkali, byli jej świadkami? I czy są, czy były jakieś takie pojedyncze wydarzenia, które w jakiś sposób najbardziej tę wojnę symbolizowały, najbardziej Państwu zapadły w pamięci? Może zaczniemy od Ciebie, Wojtku. Ja miałem nieszczęście zajmować się wojną, czy wojnie się przyglądać jako dziennikarz. Nie szukałem jej. Ja jestem nazywany korespondentem wojennym, ale ja pisałem korespondencję z wojen, z krajów, którymi zajmowałem się jako dziennikarz. Pierwszy region to był Kaukaz. Południowy Kaukaz, później północny Kaukaz, Azja Środkowa, Afganistan, później Afryka Subsaharyjska. Tymi regionami chciałem się zajmować jako dziennikarz, tam wybuchały wojny, ja o tych wojnach pisałem, no bo chciałem być dziennikarzem. Jako dziennikarz, zwłaszcza dziennikarz, myślę, że nie, to każdy dziennikarz, obojętnie czy korespondent miejscowy, akredytowany na stałe w jakiejś Nairobi czy Kabulu, czy ktoś przyjeżdżający, dziennikarze pojawiają się na wojnie na chwilę, w miejsca, które sobie sami wybierają. Ja uważałem, że żeby pisać o wojnie, to jak mało czemu muszę się jej przyjrzeć dosyć blisko. A to był w zasadzie jedyne wkupne
które mogłem złożyć, to podejść blisko. Skoro chciałem ją obejrzeć, to trzeba było podejść tak blisko, jak było można. Trzeba było podejść tam, gdzie ona siedziała. No więc tam, gdzie te wojny siedziały, ja podchodziłem blisko, ale to były mgnienia, chwile. Nawet przyglądając się blisko, czy będąc w jakichś sytuacjach niebezpiecznych, no bo takie sytuacje na wojnie są cały czas. W chwilach, kiedy ona się dzieje, bo wojna nie dzieje się cały czas, o tym też dobrze pamiętać. Dziennikarz nigdy nie traci świadomości, że on za chwilkę z tej sytuacji się wyplącze, a zostawi tam w tym miejscu tych, których ta wojna dotyczy. Więc moje wspomnienia, czy jakby obrazy, które mam w sobie, te wojenne, to przede wszystkim są ofiary tej wojny. To jest ludność cywilna, która przeżyła. I myślę, że oni byli bardziej poszkodowani niż ci, którzy zginęli. Bo ci, którzy zginęli, dla nich życie tutaj przynajmniej się skończyło, a ci, którzy przeżyli, pamięć o tych, którzy zginęli, ze sobą ciągnęli. Tym ludziom, którzy przeżyli, zawalił się świat. Tutaj opowiadali o tym w zasadzie wszyscy w czasie tej sondy. Wojna dla mnie jest całkowitym, największym zniszczeniem. I to zniszczeniem nie tylko fizycznym, ale zniszczeniem porządku, zniszczeniem wszystkiego, na czym coś jest zbudowane. Ona wybucha wtedy, kiedy ten porządek się chwieje, ale później doprowadza do takiego całkowitego zniszczenia. No i tego mogłem się naoglądać w zasadzie wszędzie, gdzie się tam na te chwilki pojawiałem. Dziękuję bardzo i to samo pytanie chcieliśmy skierować do generała Romana Polko. Dzień dobry Państwu. Moje pierwsze takie doświadczenie wojenne to był 92 rok, wojna w dawnej Jugosławii, początek 92 roku. Służyłem w obecnej jednostce komandosów. Byłem tak świetnie dowodzony, że patrzyłem, gdzie by tu pójść. Do 18 batalionu do Bielska nie mogłem przejść, bo mi zniszczono mój wniosek. Część uciekła do gromu żołnierzy. Ja postanowiłem sprawdzić się w działaniach bojowych. Nie było chętnych w jednostce. Dowódca zaprosił wszystkich oficerów. Wszyscy odmówili. Zapytałem dowódcę, to mogę jechać, dowódco? I tu usłyszałem takie niecenzuralne słowo, to se jedź. I mniej więcej taki był dobór żołnierzy na tą misję. Miałem żołnierzy z wyrokiem za pobicie, za odmowę pełnienia służby wojskowej. Po prostu pchano ich do Opola. Jak był pijany, to go wrzucano do transportu i pojechał na misję. I takim pododdziałem dowodziłem. Sytuacja była taka, że ostrzelali nas już w Karlowaczu, jak żeśmy przyjechali. Później trafiłem na durnego oficera, który prowadził transport i mówi: tutaj przez ten rejon, Turań, tam jest Muzeum Wojny dzisiaj, przyjeżdżamy szybko, duże prędkości, mają odległości, bo wiesz, a jechał Golfem z przodu, a ja starym z przyczepą. Tylko że jak on dał po hamulcach, to ja już nie zdążyłem. Już się znalazłem w strefie wojny i pierwszy kontakt z miejscową ludnością, bo oczywiście wypadek miałem. I tam usłyszałem mnóstwo niecenzuralnych słów, co to jest wojna, bo już mi ludzie tam zaczęli opowiadać. Znaczy mnóstwo niecenzuralnych. Serbowie nie przeklinają, tak jak Polacy, ale to jedno słowo używali, określając tym słowem politykę, bo wojnę zrobili politycy. To, co mnie najbardziej uderzyło tam, ja tam spędziłem 2 lata. Między innymi serbską ofensywę, później Chorwaci zaatakowali miejscowości Medak, gdzie zamordowano, Chorwaci wymordowali Serbów, czy też wykrywałem stanowiska rakietowe, z których był ostrzeliwany Karlowacz-Zagrzeb. Ale to, co najbardziej mnie uderzyło w miejscowości Bogowoli, a nawet wczoraj rozmawiałem z moim kapralem na ten temat jeszcze, to, że właściwie ci ludzie chodzili razem do szkoły, do liceum, gdzieś tak, studiowali. Ja nie wiedziałem, kto jest kto. To nie było Serbowie, Chorwaci, Bośniacy, bo Bośniacy byli tacy inni, jeszcze inni. I takie absurdalne obrazki z tamtego czasu, gdzie i był friendly fire, czyli ostrzał wojsk własnych, i na przykład z takiego miejscowości z Żgela była Bogowolia ostrzeliwana najpierw z broni ciężkiej i granaty były wystrzeliwane z takiego, taka proca była wkopana w ziemię, dętka samochodu były strzelane granaty. I Serbowie prowadzili atak kompanią, żeby odbić to wzgórze, a my byliśmy ten ONZ, który nic nie mógł i właściwie miał żołnierzy, którzy mieli patrzeć i nic nie robić. Tylko że dłużej już nie mogłem patrzeć i nic nie robić, bo po pierwsze, jak widziałem, jak Serbowie atakują, no to mnie żałość ściskała, bo przez 2 godziny prowadzili atak, a nie przesunęli się nawet 50 metrów do przodu, bo każdy się bał pójść do wykonać skoku dalej, bali się, że wejdą na miny. Ja widziałem, bo tam
pastuch prowadził krowy wcześniej na pastwisko, którędy pójść, wziąłem paru żołnierzy i poszliśmy tam z niebieską flagą i zażegnaliśmy konflikt pierwszy. Ale później, tego samego dnia, trzech z tych Serbów, co atakowali, zostało w pobliskiej wsi gdzieś wyłapanych przez tą bandę i przybitych kołkami drewnianymi do ziemi i z napisem, taki napis mieli, to są wampiry tej ziemi. Te pierwsze obrazki były rzeczywiście straszne, kiedy się patrzyło, jak tanie jest ludzkie życie. Jak ten dorobek życia, który gdzieś tam mieli, domy na przykład, i myśmy zajmowali to tą kuczę, czy tamtą inną, dom zajęliśmy, to przychodzili do mnie z prośbą, żebym ja nie wychodził z tego domu. Bo jak ja wyjdę, to ten dom będzie spalony. Obrazek polegający też w serbskiej krainie polegał na tym, że ja tam nie widziałem cywili. Tam wszyscy chodzili w mundurach. A dzieci w szkole uczyły się strzelać i rzucać granatami. Dzieci były najbardziej niebezpieczne, bo one nie miały żadnych zahamowań, tylko były tak wychowywane. I to wszystko, żeby jeszcze też Państwu uświadomić, działo się w sercu Europy. W tamtym czasie to my, jako kraj, byliśmy daleko za Jugosławią. Nasi żołnierze, jak byli zakwaterowani w zakładach RICA telewizyjnych w pobliżu Slunia, no to im się oczy otwierały, bo oni pierwszy raz widzieli takie technologie i samochodowe, i telewizyjne. Tak jak powiedziałem, ta wojna trwała dla mnie 2 lata. Ja nawet nie bardzo doceniałem, tylko dopiero jak z żołnierzami zacząłem rozmawiać już po latach, to ja zobaczyłem, jakie ona piętno na nich wywarła. Jak całkowicie zmieniła ich życie, jak oni do tej pory obserwują wszystko, co się dzieje na Bałkanach. Ja wczoraj się dowiedziałem po latach, że oni się dodatkowo szkolili. Jak ja ich wysyłałem do kamieniołomów, żeby brali kamienie, bo budowaliśmy fortyfikacje, żeby się chronić przed ostrzałem, bo tam to była totalna improwizorka. To oni składkę robili co miesiąc po 5 dolarów i kupowali od Serbów amunicję i w tych kamieniołomach, jak jechali po te kamienie, to bez mojej wiedzy i zgody po prostu strzelali i doskonalili swoje umiejętności, żeby nie zawieść, jak ktoś ich zaatakuje. Oni realnie się bali tego, że... Znaczy wiedzieli, że jakie mają też shortcuts czy te niedomagania. I nie wszyscy z nich... To byli świetni żołnierze, to była zasadnicza służba, ale byli świetni. Oczywiście część wyjechała bardzo szybko, ci, która spękała, ale nie wszyscy wytrzymywali psychicznie. I wojna była dla mnie też tym, co zweryfikowało tych ludzi. Bo pierwsi wymiękli tak zwani sterydowi komandosi, ja ich nazywam. Tutaj nabuzowane, bo on tu pierwszy w boju i tak dalej, ale jak mu świsnął w miejscowości Kozara, chorążemu wojsk powietrzno-desantowych, pociskowo ucha, to tak skakał ze strachu, a Serbowie robili testy, czy tam Chorwaci, strzelali specjalnie obok, żeby zobaczyć, czy się ktoś boi, czy nie. Jak się boi i skacze, no to już mieli pośmiewisko do bólu i strzelali cały czas obok, żeby, czy po ścianie, żeby patrzeć, jak tańczy. Tych obrazków takich, które gdzieś mi utkwiły w pamięci, jest mnóstwo, bo to i gwałty na bośniaczkach, i te prostytutki rosyjskie, które szukały pracy w polskim kontyngencie wojskowym, bo je z Bośni, z tej kieszeni bichaczki zamkniętej, wyrzucili. I ci przyjaciele ze szkoły, którzy w dzień handlowali, nie wiem, żywnością, paliwem, bronią, a w nocy palili sobie nawzajem domy i strzelali do siebie. To jest to totalny absurd, kompletnie niezrozumiały. Dziękujemy. Pytanie o skutki wojny. Gosiu, prowadzisz, koordynujesz projekty humanitarne w wielu częściach świata w ramach polskiej misji medycznej. Opowiedz nam o swoim doświadczeniu. Obecnie zajmuję się pomaganiem ofiarom wojny syryjskiej, głównie dzieciom i kobietom. Może słyszeliście o naszej największej akcji związanej ze zbiórką funduszy na szpitale w Idlibie, Aleppo i na protezy dla dzieci syryjskich, które straciły nogi i ręce w wyniku amputacji. Takich dzieci jest ponad 500 000 wewnątrz Syrii i niestety były taką największą grupą, która poniosła największą ofiarę wojny syryjskiej. Nie mogły zdecydować o niczym właściwie w swoim życiu. Większość z nich urodziła się już w trakcie konfliktu, który niedługo będzie trwał 7 lat. Były zdane na decyzje dorosłych, gdzie się schronić, w którą stronę iść, z kim iść.
No i to często skończyło się tragedią. Te dzieci przeżyły traumę. Każde z nich, każde jedno syryjskie dziecko widziało śmierć jakiegoś członka własnej rodziny, często mamy lub taty, rodzeństwa. I te dzieci, z którymi rozmawiałam i które widziałam, u których byłam ostatnio też w sierpniu tego roku, no nie mają żadnych szans na pomoc, jeżeli organizacje międzynarodowe im nie pomogą. W tym obszarze kulturowym mężczyzna musi stanąć na nogi i zwrócić do pracy, zarabiać na dom, być sprawny i silny, w związku z czym wszystkie fundusze, które są gromadzone przez rodzinę, zarówno od prywatnych darczyńców bądź organizacji, są przeznaczane na po prostu leczenie mężczyzn, czyli mężów, ojców, braci, a następnie w tej kolejce są kobiety i dzieci. W Centrum Ortopedycznym w Mersin w Turcji, gdzie produkujemy protezy dla naszych dzieci, Nura, dla której krakowianie zorganizowali koncert, była pierwszą kobietą, której była dorabiana proteza. Na 97 pacjentów tego centrum Syryjczyków nie było żadnej kobiety. To było 97 mężczyzn. Ja spotkałam czterech z nich, którzy tam mieli dorobione protezy nóg. No i kolejna, pierwsza była Nura, a druga była Hebe, 11-letnia dziewczynka. Ale muszę też powiedzieć o tym, że wojna oczywiście niszczy wszystkie więzi społeczne. To jest wojna wewnątrz kraju, gdzie nikt nie wie, kto jest kim i często rodziny stają naprzeciwko siebie. Tak też było w czasie II wojny światowej. Często jest to działanie wymuszone. Często jest to spowodowane po prostu poglądami politycznymi, kto walczy po której stronie. Ale na przykładzie lekarzy syryjskich, z którymi pracujemy, muszę też powiedzieć, że wojna w Syrii wyzwoliła też niesamowity rodzaj lojalności i solidarności wśród lekarzy, którzy ryzykując swoje życie, lekarze z organizacji Balsam Medical, z którymi pracuje Polska Misja Medyczna, przekraczają granicę syryjską i turecką właściwie w każdym tygodniu, żeby wywozić dzieci bądź przewozić samochodami lekarstwa, które kupują w Turcji za fundusze, które między innymi my im przekazujemy na konto. I ci ludzie po prostu nie śpią. Doktor Mansur, który jest głównym koordynatorem tej pomocy, właściwie ledwo stoi na nogach, ale po prostu nie jest w stanie przestać pomagać. On mi powiedział, że on będzie musiał iść na jakąś psychoterapię, jak to się wszystko skończy, ale nie może przestać wracać do Syrii i szukać kolejnych dzieci, którym przekaże pomoc. Więc jednak taka lojalność i solidarność i oddanie tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej, też zostało wyzwolone w części przynajmniej Syryjczyków. Dobrzy ludzie w czasach zła. Była to kiedyś taka książka wydana w Polsce, pokazująca właśnie takie drobne pokłady, ale bardzo liczne dobra w tych najstraszliwszych czasach. W tej pierwszej części naszej dyskusji rozmawiamy o doświadczeniach, też osobistych doświadczeniach uczestników tej dyskusji. I właściwie chciałam takie pytanie skierować teraz do profesora Andrzeja Ledera. Jaki obraz wojny mają ci, którzy wojny osobiście nie doświadczyli? Bo kiedy właściwie rozmawiamy, prowadzimy tę debatę w Polsce, kraju, w którym też doświadczamy na co dzień takiego odżywania wojennych fantazji, fantazji nieraz heroicznych, bohaterskich, temat wojny pojawia się również w debacie publicznej, gdzie jeden z największych sporów ostatnio politycznych dotyczył chociażby Muzeum II wojny światowej, więc także sporów o to, jak opowiadamy o wojnie. Chciałam pana zapytać, jaki obraz wojny mają ci, którzy wojny osobiście nie doświadczyli i dlaczego na jej temat tak nieraz chętnie fantazjują? Wydaje mi się, że to jest zupełnie inna opowieść niż ta, którą właśnie słyszeliśmy, to znaczy to, o czym właściwie mówili i ci, którzy poprzedzali naszą debatę i państwo tutaj, to jest obraz wojny. I gdyby ten obraz wojny, takiej naprawdę, jaką ona jest, gdyby ten obraz wojny był powszechny, to raczej myślę, wojna byłaby daleko. Też myślę, że nasza dyskusja trochę służy temu, żeby powiedzieć, że wojna nie jest niczym fajnym. Problem polega na tym, że regularnie w wielu społeczeństwach wraca
taka fascynacja wojną i potrzeba obrazów wojny, które są, żywią jakąś taką głęboką, jakieś pragnienia w tym społeczeństwach. W tym społeczeństwie mówię też dlatego, że wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie w Polsce. Oczywiście można to bardzo prosto zamknąć, mówiąc o tym, że to jest zamówienie polityczne, że to jest świadomie rozbudzane, ale moim zdaniem to nie jest takie proste. To są rzeczywiste pewne pragnienia społeczne, które zaczynają buzować. I jedną rzecz chcę powiedzieć jeszcze, zanim przejdę do tego dlaczego, a w każdym razie jak ja myślę o tym dlaczego. Wydaje mi się, że realne obrazy wojny, to o czym tutaj była mowa, i wojna jako pewne wyobrażenie są w absolutnej sprzeczności. To można było bardzo dobrze zobaczyć w Stanach Zjednoczonych, kiedy Stany wyruszyły na wojnę w Wietnamie i budowały pewien wizerunek tego, czym ta wojna ma być, wojną z komunizmem, z imperium zła i tak dalej, i tak dalej. I potem pojawiły się prawdziwe obrazy tego, co tam się dzieje. Te obrazy właściwie mamy wszyscy w oczach, bo one przeszły właśnie do takiej pamięci zbiorowej, wspólnej. I one kompletnie rozsypały tą kulturę wojenną, ja bym powiedział, amerykańską. One doprowadziły w gruncie rzeczy do tego, że został zawarty pokój. Ale wcześniej była jakaś taka fascynacja wojną i te fascynacje wojną wracają. I teraz powiedziałbym, że na pewno obrazy wojny, takie obrazy gloryfikujące wojnę, pojawiają się w czasach smutnego pokoju i w społeczeństwach, których pokój jest smutny. To znaczy tam, gdzie pojawienie się pokoju jest efektem jakiegoś rodzaju porażki i upokorzenia. I to jest zadziwiające, bo można pytać, dlaczego w Polsce dzisiejszej miałoby tak być, że pojawiają się tego rodzaju fascynacje. Przecież jak wielokrotnie było powtarzane w ciągu ostatnich 20 paru lat, jesteśmy raczej społeczeństwem sukcesu. Otóż z jakichś przyczyn, i tutaj można dochodzić dlaczego, jednak w polskim społeczeństwie jest ogromne poczucie upokorzenia i porażki pewnego rodzaju. I to poczucie upokorzenia i porażki domaga się triumfu. Wojna dostarcza bardzo dobre, znaczy wyobrażenie wojny dostarcza bardzo dobrych obrazów triumfu. No oczywiście, kiedy my triumfujemy. Co więcej, wojna w tle, znaczy te wszystkie wyobrażenia wojenne w tle niosą ze sobą tak naprawdę poczucie pomsty, jakiegoś rodzaju odwetu, który daje nawet taką wyobrażoną satysfakcję. To znaczy, kiedy widzi się, bo ja wiem, bagnet w rękach żołnierza na jakimś plakacie, to wyobrażenie, które się za tym idzie, jest to, że ten bagnet kogoś złego, wrogiego zabije, ukaże. I że te pragnienie takiego powalenia wroga jest czymś bardzo istotnym. I właśnie w społeczeństwach, które w jakiś sposób przeżywają rodzaj upokorzenia, ten rodzaj przeżycia jest ogromnie wyraźny. No, historycznym przykładem, który jest tutaj najbardziej uderzający, to jest niemieckie społeczeństwo po I wojnie światowej, które było tak przesycone poczuciem niesprawiedliwej klęski, że, a w szczególności ci, którzy byli żołnierzami frontowymi, że bardzo łatwo weszło właśnie w ten rodzaj wyobraźni, no, ze skutkami znanymi wszystkim. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, taki drugi wymiar, to że tego rodzaju wyobrażenia pojawiają się, szczególnie w czasach nowoczesnych, w społeczeństwach młodego kapitalizmu. To znaczy tam, gdzie kapitalizm został dopiero co rzeczywiście wprowadzony. I to, co wydaje mi się w Polsce bardzo charakterystyczne, to, że właśnie no, Polska weszła w sferę takiego prawdziwego kapitalizmu mniej więcej w 89 roku, na początku lat 90. To jest znowu zadziwiające, ponieważ mieszczaństwo w zasadzie nie jest bardzo wojowniczą grupą społeczną i raczej lubi przetwarzać świat, a nie podbijać kogokolwiek, a jeżeli podbijać, to kolonialnie. Ale właśnie,
Jednocześnie mieszczaństwo, jak wiadomo, było najbardziej ekspansywną siłą w kulturze europejskiej i cały kolonializm jest efektem ekspansji mieszczańskiej w dużym stopniu, prawie cały. I teraz w tym mieszczańskim zamiłowaniu do wojny, czy do obrazów wojny raczej, jest, wydaje mi się, jakiś taki kompleks właśnie, to znaczy taki brak pewności siebie, wynikający często ze słabej genealogii. No w Polsce to jest oczywiste, że to wynika ze słabej genealogii, z tego, że genealogia polskiego mieszczaństwa jest, powiedziałbym, mroczna dość. I ta słaba genealogia skłania mieszczaństwo do tego, żeby czerpać poczucie wartości z takiego wpisywania się we wzorce no, kultury arystokratycznej, rycerskiej, czyli znowu kultury wojennej. I to czerpanie z kultury wojennej, którą się na dodatek przekazuje wyemancypowanemu ludowi, produkuje pewien rodzaj nastroju właśnie, który staje się niesłychanie wojowniczy w pewnym momencie. Ten rodzaj nastroju, ponieważ żywi się takimi dość podstawowymi, fundamentalnymi afektami, lubi też posługiwać się obrazami, które pomijają czy przebijają tak dyskursywny poziom myślenia, gdzie pojawiają się wątpliwości, jakieś debaty, a może jednak nie, a może jakoś inaczej, tylko od razu do takich podstawowych gestów i działań. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ obrazy wojenne uruchamiają te bardzo silne obrazy, gesty, impulsy, afekty i przez uruchomienie ich w gruncie rzeczy mają skłonność do samorealizowania się, to znaczy zaczynamy od obrazów, potem inscenizujemy jakiegoś rodzaju wydarzenie, no jak wiadomo rekonstrukcje historyczne, łącznie z takimi rekonstrukcjami jak zagłada jakiegoś getta i wreszcie w gruncie rzeczy realizacja tego samego, tylko już naprawdę. No a potem zaczyna się już prawdziwa wojna i wtedy oczywiście wszystko okazuje się być zupełnie inne. Mówimy w Polsce wojna i ciągle myślimy o II wojnie światowej. Mówimy po wojnie, to znaczy po II wojnie światowej, ale wystarczy pojechać już w inną część Europy, na przykład na Bałkany. Tam wojna oznacza już inny konflikt. Jak to jest w innych częściach świata? W jaki sposób inne wojny są takimi punktami odniesienia dla tych pokoleń, które żyją teraz, żyją obecnie? Myślę, że poza Europą, poza tą zachodnią częścią świata, pojęcie II wojny światowej w ogóle nie występuje. Dziwię się, że ona została nazwana wojną światową, skoro dotyczyła tylko Europejczyków. Żyją swoimi wojnami, których mają aż nadto. Tą naszą wojnę światową uważają za wojnę wyzyskiwaczy. My się często dziwimy, że ktoś w czasie II wojny światowej, jakiś kraj z południa Afryki czy z Azji brał stronę Niemców, a oni brali stronę Niemców tylko dlatego, że Niemcy występowali przeciwko Francuzom i Brytyjczykom, a to Brytyjczycy i Francuzi byli głównymi wrogami, jak wiadomo wróg mojego wroga może być dla mnie wyłącznie sprzymierzeńcem. My myśląc o świecie, mówiąc o świecie, o tych wojnach, nie pamiętamy, a może nie chcemy pamiętać, a może jest nam z tym dobrze, a może tak po prostu ten nasz świat jest zbudowany, że to jest świat zbudowany od 500 lat według zachodnich standardów i na zachodnią miarę. To się zaczęło od tych wielkich odkryć geograficznych, które my nazywamy odkryciami, bo one były dla nas odkryciami, ale nie dla tych, których żeśmy odkrywali. Dla nich odkryciem było pojawienie się białego człowieka na jakiejś łupince, statku. Indianie nie musieli siebie odkrywać. I my myślimy o świecie w taki sposób, że cały świat musi żyć naszymi problemami. Nasza krzywda także powinna być ich krzywdą. Otóż nie jest. I to jest chyba ten nasz problem w myśleniu. My dokonujemy pewnych takich kalek pojęciowych, mówiąc o cudzych wojnach, konfliktach. Staramy się je racjonalizować po swojemu, szukać dobrych, złych. To nawet nie trzeba tak daleko szukać, jak bardzo to myślenie jest zwodnicze i takie pokrętne. Dla mnie pokazują choćby historię dwóch wojen, czeczeńskiej i afgańskiej. Mujahedini w latach 80. byli dla nas bohaterami, bo walczyli z Rosjanami.
prezydent Reagan przyjmował w Białym Domu komendantów partyzanckich, którzy w latach 2000 okazali się zaprzysięgłymi wrogami Ameryki i Zachodu. Jalaluddin Haqqani, Gulbuddin Hekmatyar w latach 80. byli bojownikami o wolność i demokrację, teraz stali się terrorystami. To nie oni się zmienili. Hekmatyar i Haqqani cały czas byli Hekmatyarem i Haqqanim, tylko myśmy na nich inaczej patrzyli, bo inaczej walczyli. W latach 90. w polskich mediach i nie tylko zżymano się na rosyjskie komunikaty wojenne nazywające czeczeńskich partyzantów bandami zbrojnymi, terrorystami, zbójami najgorszymi. W latach 2000 podobne komunikaty czytaliśmy wydawane przez polskie Ministerstwo Obrony o wojnie w Afganistanie, gdzie nasi żołnierze tam walczyli wyłącznie z terrorystami, bandami zbrojnymi i tak dalej. Więc to w nas jest coś takiego, co każe nam patrzeć na świat i oceniać ten świat w taki wygodny bardzo dla nas sposób. W tej pierwszej otwierającej części dyskusji zaczęliśmy od rozmowy o doświadczeniach i od rozmowy o tym, jakie obrazy wojny mają też ci, którzy nie doświadczyli jej osobiście i jak to nasze takie polsko- czy europocentryczne, centryczna perspektywa właśnie jak bardzo bywa nieraz krótkowzroczna czy zwodnicza, kiedy ją ekstrapolujemy, jakoś uogólniamy, myśląc w ten sposób, za pomocą tych kategorii o całym świecie. Teraz chcielibyśmy przejść do drugiego tematu, który pojawia się w tytule tej debaty, to znaczy do wątku fascynacji i przerażenia, który to wątek właściwie w tych wypowiedziach się już pojawiał, kiedy mówiliśmy o pewnej fascynacji po stronie tych, którzy o wojnie bardziej fantazjują. Tak, i jednak pewnym doświadczeniu traumy, czy bardzo trudnym doświadczeniu tych, którzy się z wojną spotkali. Profesor Pisarek w tej swojej wypowiedzi mówił o tym, że właśnie w zetknięciu z doświadczeniem wojny bali się wszyscy. Panie generale, tu się zwracam do generała Polko, właśnie mówił o tym doświadczeniu żołnierzy, tak, którzy przyjeżdżali często młodzi, nieprzygotowani, w sensie z brakiem doświadczeń, tak? Tego, tak, z czym mogą się spotkać. I właściwie o to chciałabym zapytać. Czy młodzi żołnierze, którzy jadą po raz pierwszy na jakąś misję, przeżywają ją inaczej niż starsi? Czy tu są pewne doświadczenia właśnie pokoleniowe? W jaki sposób właściwie można się przygotować psychicznie, prawda, do doświadczenia spotkania z przemocą, do tego doświadczenia, które potem... czy ono zaskakuje też zawodowych żołnierzy. Jak to się Pana zdaniem układa? Otóż misja na Bałkanach była pierwszą taką misją Wojska Polskiego i tam pojechała rzeczywiście zbieranina przypadkowych ludzi, to nie znaczy, że złych ludzi, bo jednak 80% to rewelacyjnie się sprawdziło i łamało procedury jak tylko można było, no bo skoro Francuzi w Srebrenicy postępowali zgodnie z procedurami, a dochodziło do mordów, no to chyba wypadało łamać procedury. I myśmy bardzo często przerzucali na przykład ludzi z bośniarskiej enklawy do Chorwacji w zamkniętych transporterach, a nie w otwartych konwojach, z których Serbowie wyciągali wszystkich mężczyzn powyżej 14 lat, a potem mordowali na oczach ONZ. Ale do tej misji nie byliśmy kompletnie przygotowani. Szkoliliśmy się walcząc. Ja pamiętam pierwszą komendę, jaką podałem, jak dostaliśmy się pod ostrzał. To mówię, to wy wszyscy, i tutaj brzydkie słowo, pod most, a ja zobaczę, co się dzieje. I trudno się było nauczyć tego, że ktoś strzela. Ja rzeczywiście po 2 latach to już intuicyjnie nie wiem, jak czułem, że ktoś, czy ktoś strzela na wiwat, czy na postrach, czy rzeczywiście jest wymiana ognia. I potrafiłem ocenić, dzięki i moi żołnierze, tak, bo żeśmy zgrany zespół tworzyli, potrafili ocenić, czy to jest błąd Serbów, które za krótkie pociski strzelają, czy też nasze, bo nie było linii rozdzielenia. Byliśmy po prostu po środku. I to była pierwsza misja, ona nas dużo nauczyła. Do misji w Kosowie, kiedy przygotowywałem żołnierzy, to już uczyłem ich kultury i szacunku dla innych ludzi. Bo tak, Jugosławia, Serbowie, bliscy nam są kulturowe i tak dalej. A co z muzułmanami, co z ludnością pochodzenia albańskiego? No to już byli szuszwole, nie? No to właściwie co tam się szuszwolem przejmować? Bo już takie teksty. I zdałem sobie sprawę z tego podczas misji, że jest brak bezstronności.
I nad tym miałem największy problem, jeżeli chodzi o pracę z żołnierzami, że nie można pomagać jednej stronie, a zapominać o drugiej. I tutaj właśnie dochodzę do tego, jak przygotowywałem Grom do misji w Iraku, w Afganistanie. Po pierwsze, Muzeum Pacyfiku Wojny. Zignorowałem w ogóle polecenia Sztabu Generalnego, żeby wysyłać ludzi na jakieś głupie szkolenia do Kielc, gdzie nie było ekspertów. Ściągnąłem posła Rzymełkę, który tam się wspinał i znał Afganistan. Zajęcia prowadził minister Radek Sikorski w jednostce Grom z żołnierzami. Chodziło o to, żeby spotkali się z kimś, kto tam był. Pokazywałem rzeczywiście też żołnierzom filmy, jak to w praktyce wygląda, też z własnych działań. Ale do tego tak naprawdę nie da się ludzi przygotować. Rzeczywiście na etapie szkolenia, to też jest kwestia już szkoleniowa w wojsku, że no, trzeba aplikować ludziom stres i obserwować, jak się działają. Potrzebni są psycholodzy z prawdziwego zdarzenia, którzy obserwują reakcję i ci ludzie powinni być eliminowani ze środowiska. Oni nie mają prawa trafiać poza linię wroga czy gdzieś tam w strefę zagrożenia. I tutaj to, co pan, panie redaktorze, wspominał, właśnie być przygotowanym na te wyzwania, strasznie biedni ludzie, to zresztą chyba pani mówiła też, ja chciałem dziewczynce dać pomoc humanitarną, no nie dasz dziewczynce, bo przyjdzie trzech chłopców, od razu ją zleje i po prostu wezmą to, co jej dasz, czy zabawkę, czy krytki, czy cokolwiek innego. Zresztą pomoc humanitarna generuje konflikty źle rozdawana, krótko mówiąc. Bo jak masz za mało cukierków, za mało zabawek, to tylko spowodujesz awanturę wzajemną na wsi czy gdzieś. Czy żołnierzy da się do tego przygotować? Po pierwsze, szkolenie, jeżeli zdobywamy serca i umysły, to na pewno nie strzelając z moździerza. Po drugie, ludzie, którzy już doświadczyli ileś misji, mają i byli za granicą, trochę funkcjonują, szacunek do innych kultur. To jest człowiek po drugiej stronie, a nie szuszwol. Po trzecie, zrozumienie samej specyfiki wojny. W Jugosławii okej, fajnie było. W mundurach było wiadomo, kto jest kto. Czyli ludzi kapitana, dragana, zbrodniarze, inni, ale przynajmniej mundury jednolite nosili. Afganistan, Irak, to jak terrorysta działa tam? To jest inna wojna. Przecież on nawet on nie chodzi w mundurze, on nie ma opaski z napisem jestem terrorystą. On steroryzuje wieś, ale na zasadzie takiej, że ty masz trzymać moją broń taką, a ty masz trzymać drugą broń. Jak wpadnę do ciebie, wezmę sobie tą broń, postrzelam, a ona ma być u ciebie zabezpieczona. Czyli trudno poznać, kto jest naprawdę wrogiem. I jak to funkcjonuje. I oczywiście do tych zagrożeń, do takiego kontaktu jest szalenie trudno przygotować. Łatwiej jest przygotować do konkretnych operacji, kiedy Grom tam, powiedzmy, działał w nocy i wyjmował terrorystów, ale też zderzenie bezpośrednie wcale nie jest łatwe. Bo masz ten dylemat moralny. Jeżeli masz jakiekolwiek uczucia, jesteś człowiekiem, to masz ten dylemat moralny. Co z tego, że ja wyjmuję człowieka, o którym wiem, że jest stary kart i jest terrorystą? W Bagdadzie wyjmowaliśmy terrorystę, który zresztą szkolił się w Polsce w szkole w Dęblinie oficerskiej, czyli mówił po polsku. No tylko, że jak myśmy go brali stamtąd, no to obok przecież były dzieci i kobiety, które stawiały czynny opór. Chłopak sięgał po broń. Jest mnóstwo dylematów, na których ludzi nie przygotujesz. I rzeczywiście są też tak ważne były dla Wojska Polskiego jednak te pierwsze misje, takie pokojowe, kontakty, bo uczyli się właśnie znajomości innych kultur, funkcjonowania i dopiero później ten poziom trudności funkcjonowania wzrasta. A to już mówię w kontekście tak łatwego pozbywania się tych ludzi z armii, nawet weteranów, którzy dzisiaj, nawet jak byli ciężko okaleczeni, to muszą pisać wnioski do IPN-u, czego pewnie nie będą robić, bo im honor na to nie pozwoli. Profesor Barbara Skarga mówiła kiedyś, że tym, co nas chroni, co jest jakąś taką polisą ubezpieczeniową przed wybuchem wojny, jest obecność jej świadków w naszym otoczeniu. Albo świadków bezpośrednich, albo no, każdy z nas zapewne słyszał jeszcze przy ognisku opowieści swoich dziadków, babci o tym, jak było za czasów okupacji. Kiedy tego zaczyna brakować, wojna staje się bardziej prawdopodobna, panie profesorze? Na pewno rola świadków jest ogromna, ale jest jeszcze coś innego, dlatego że przecież wiemy o tym, że w wielu społeczeństwach wojny wybuchały dość szybko po poprzednich wojnach. No znowu tutaj odwołam się do przykładu I i II wojny światowej.
po I wojnie światowej wszystkie europejskie społeczeństwa były nasycone ludźmi, którzy doświadczyli koszmaru I wojny światowej. Wszystko, co wiemy o tej wojnie, to to, że ona dla żołnierzy była koszmarna. Co nie zmieniło faktu, że ci świadkowie, część z nich co najmniej, pragnęła następnej wojny. I to nie jest prosta sprawa. To znaczy to, jak przeżywane jest doświadczenie wojenne, jest bardzo też w istotny sposób uwarunkowane tym, w jaki sposób się je opowie. A propos wojny na Bałkanach, która chyba dla polskiej wyobraźni jest bardzo ważna, dlatego że to po zdobyciu czy uzyskaniu przez Polskę wolności był moment, kiedy pierwszy raz zderzyliśmy się też z wojną w Europie, z tym, że to jest możliwe i że się może zdarzyć. W książce Oni nie skrzywdziliby nawet muchy o zbrodniarzach wojennych z terenu byłej Jugosławii. Jest opowieść o wyobraźni wielu Serbów, pewnie nie wszystkich, która ukształtowana została przez obraz bitwy na Kosowym Polu. Bitwy, w której rycerstwo serbskie zostało wyrżnięte przez Turków osmańskich. I problem polega na tym, że ta bitwa odbyła się 500 lat temu. I ona była bitwą, która dla historycznych Serbów w XX wieku miała znaczenie symboliczne, ale siła tych obrazów była taka, że Serbowie, którzy jechali mordować Bośniaków, mówili, to teraz tym Turkom pokażemy za Kosowe Pole. I w tym sensie doświadczenie wojenne może być opowiedziane w taki sposób, który będzie przekazywał grozę i to, że wojna ostatecznie jest zawsze wojną tych, którzy mają broń przeciwko tych, którzy broni nie mają i krzywdą, a może być opowiedziana właśnie jako triumf, fascynacja, możliwość odpłaty, możliwość przeżycia takich uczuć, których pokój nie pozwala przeżyć. Ten aspekt pokoju, który nie lubi silnych emocji, jak wiadomo, pokój to bardziej ironia, współczucie, wysiłek codzienny. A wojna to jest coś zupełnie innego. To są wielkie namiętności i można tak opowiedzieć o wojnie, żeby właśnie tęsknotę do tych wielkich namiętności żywić. Ta data bitwy na Kosowym Polu jest rzeczywiście ciągle takim numerem PIN chyba serbskiej wyobraźni. Wystarczy go wstukać i tam się bardzo dużo wtedy dzieje, ale to jest wciąż pamięć tych wojen na Bałkanach jest niezwykle żywa. Parę lat temu w Belgradzie zamówiono nowe tramwaje niskopodłogowe. One były produkowane w Chorwacji. One miały takie wysokie szyby w kształcie litery U. I nie minęło parę dni, kiedy te tramwaje wyprowadzono na ulicę miasta. Zaczęły spływać do Urzędu Komunikacji Miejskiej skargi, że U, no to przecież Ustasze, czyli Chorwaci, to też dużo mówi o tej sile, tej symbolicznej opowieści o wojnie. Ja bym też nie uciekał od polskich przykładów. Moim zdaniem opowieść o Powstaniu Warszawskim, która przez, no jest jednak takim mitem założycielskim dla III Rzeczpospolitej, może być też bardzo różna. Można opowiadać o Powstaniu Warszawskim w taki sposób, gdzie pokazuje się grozę tego wydarzenia. No, to, że wielkie miasto zostało zamordowane po prostu. A można o tym opowiadać tak, jak opowiada o tym Muzeum Powstania, gdzie w gruncie rzeczy pokazuje się, że wojna to jest super i najlepiej i dzieciom opowiada się, jak to jest cudownie być na wojnie i że tacy kimi będziemy równymi gościami, jeżeli w taką wojnę się włączymy. Ten rodzaj takiego fantazmatycznego militaryzmu, on jest fantazmatyczny, bo tak naprawdę nie towarzyszy mu w ogóle gotowość do wojny. To znaczy, ja się na tym tak bardzo nie znam, ale z tego, co słyszałem, to aktualnie Polska nie jest przygotowana do jakiejkolwiek wojny.
To, ale to jest fantazmatyczna taka wizja, że wojna jest super i to oczywiście można opowiedzieć o wydarzeniu najbardziej dramatycznym w gruncie rzeczy w polskiej historii ostatnich dziesiątków lat w taki sposób, że ono będzie stymulować marzenie o wojnie i to odgrywa podobną rolę trochę jak to kosowe pole w serbskiej wyobraźni. Proszę Państwa, chciałam przypomnieć o pytaniach, które możecie zapisywać na kartkach i prosimy podawać je do pierwszego rzędu. Redaktorzy miesięcznika przejmą te kartki, ale tylko po to, żeby dostarczyć je do nas. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie, bardzo prosimy, teraz jest ten czas, kiedy można te pytania zanotować, a my będziemy je włączać w dalszą część dyskusji. Rozmawialiśmy o doświadczeniach, rozmawialiśmy o fascynacji i przerażeniu jako dwóch takich przeciwstawnych, ale jednak gdzieś idących wspólnie emocjach, obrazach też towarzyszących myśleniu o wojnie. Teraz chcieliśmy porozmawiać o tym, co się dzieje, kiedy wojna się kończy, albo czy w ogóle się kończy. Bo to też jest pytanie o to właściwie, jak zmienia się rozumienie wojny. Tak? Peter Sloterdijk powiedział kiedyś, że współczesne wojny, przede wszystkim wojna z terroryzmem, ma pewną taką cechę, że właściwie bardzo trudno samej definicji tej wojny uznać, że ona ma jakiś swój koniec, tak? Że możemy powiedzieć, że ta wojna dobiegła kresu. Tak naprawdę jest to pewna formuła opisująca nowy porządek związany z pewną przebudową polityki bezpieczeństwa, ale też przebudową właśnie paradygmatu rozumienia wojny, więc o tym będziemy chcieli porozmawiać w tej trzeciej części dyskusji. Panie generale, pan chciał coś dodać, bo no tak, za chwilę... To znaczy, chciałem zwrócić uwagę, że żadna wojna nie będzie przypominała poprzedniej i najczęściej popełniamy taki błąd, że patrzymy na te wojny, które były i przygotowujemy się do tej wojny, która już dawno przeszła i która minęła. Żadna wojna nie będzie przypominała poprzedniej. A to, co jest kluczowe dzisiaj, przez to, że tak, świat się tak zglobalizował, tak się skurczył, dzisiaj pierwsza wojna światowa, tak żeśmy wspominali, czy jeszcze wcześniej, 90% ofiar to żołnierze. Dzisiaj te proporcje są odwrotne. 90% ofiar to cywile. Czasem w głupi sposób może żartuję, że poszedłem do wojska, bo tam jest bezpieczniej. Mniej żołnierzy ginie na wojnie niż cywili. I szczerze mówiąc, w tej epoce, która się zbliża, robotyzacja pola walki. Mam przyjaciela, który jest inżynierem, bo kiedyś ten Land Warrior system budował. Dzisiaj już roboty mają walczyć na polu walki. Drony to już był pierwszy, są używane. Jakieś egzoszkielety, to nie, się z tego się już wycofują. I w zasadzie decyzja taka jest, że za stanowiskiem komputerowym i można w praktyce niszczyć. Ta wojna coraz bardziej dotyczy nas. I dotyczy nas nie tylko w tym aspekcie kinetycznym, ale też w aspekcie informacyjnym, takiej wolnej propagandowej, skłócania, tak jak na Bałkanach. Bo jeżeli przestaniemy normalnie rozmawiać, kłócić się, nikt nie wierzył w to, że na Bałkanach może wojna wybuchnąć. Ale to jest gra na jakieś konkretne działania, które obniżają wiarygodność, zaufanie, które nawet zresztą też te nacjonalizmy, które się budzą. Ja celowo mówiłem o tym szuszwole, przepraszam, obraźliwym, nigdy tak nie myślałem. Ale dobrze, użyję tego przykładu, Nangarkel. Czy ktoś się zastanawia, że tam zginęły kobiety i dzieci? Nie, wszyscy się zastanawiają, że jak można było wywlec żołnierzy nad ranem. Tak, zrobiono źle, żandarmeria, że ich wywlekła nad ranem, tych żołnierzy, którzy strzelali z nieprecyzyjnej broni do nierozpoznanego celu. Ale gdyby policja tak zadziałała, żeby strzelała w bandytów, bo stwierdziłaby, że nie wiem, jakaś mafia działa, czy terroryści i wzięliby moździerze i walnęliby w Warszawie albo tutaj w Krakowie i przez pomyłkę by rozwalili, nie wiem, pół uczelni. To ciekawe, czy wtedy byśmy mówili, że no przecież policja tutaj walczyła z terrorystami, no to trzeba zrozumieć, dziekanatu nie ma, no. No ale z drugiej strony to też jest taki fałszywy obraz tej wojny. Ta fascynacja wojną dotyczy takiego obrazu wojennego, że my, szwadron husarii, rozbijamy w pień jakieś pułki przeciwnika. Miałem takich żołnierzy, panie redaktorze, właśnie ta fascynacja, bo on musi mieć nacięcia, bo on musi być w kombat.
zaliczyć. A takich bitew już nie ma. Trudno stoczyć walną bitwę z partyzantami, zwłaszcza afgańskimi, którzy do walnej bitwy nie są głupi, nigdy nie staną, zorganizują zasadzkę. Tak, dokładnie. Bombę podłożą na drodze, owszem. I dzisiaj to jest jedna rzecz, o której pan generał wspomniał, natomiast dla mnie milczenie elit politycznych, które wysyłają wojsko na wojnę do takiego Afganistanu, zapewniając nas, społeczeństwo, że ono tam będzie toczyć walne bitwy z terrorystami, nie z partyzantami, tylko z terrorystami. I później pojawia się w społeczeństwie taka zgroza, oburzenie, że jak to, na wojnie, którą my toczymy jak zwykle za naszą i waszą wolność, giną cywile. A no właśnie, no to pan generał powiedział, na wojnach giną cywile. Proporcje między zabitymi żołnierzami w działaniach zbrojnych i cywilami w ogóle zmieniają się w sposób nieprawdopodobny. Nie ma bohaterstwa, bo być nie może. Pan generał wspomniał o tej mechanizacji wojny, która jest kompletnym zdehumanizowaniem resztek humanistycznych aspektów wojennych, bo zabijanie z bezzałogowych samolotów wyposażonych we wszelkie możliwe rakiety, bomby, a one są naprowadzane na cel przez żołnierzy często siedzących setki albo tysiące kilometrów od tego miejsca, które będzie zaatakowane, no przecież niewiele różni się od gier komputerowych. Więc przeciwnika jeszcze bardziej nie ma, jest cel, który jest zniszczony, ale wciąż nie przypomina to szturmu husarii. I inne są potrzebne talenty do tego rodzaju żołnierki niż krzepa w bicepsach, szybkie nogi i nie wiem, brak wyobraźni, bo często brak wyobraźni mylimy z odwagą. Więc te fałszywe obrazy mnożone i powielane nie w formie obrazów, ale komunikatów przez rozmaitych polityków, bo ja się tutaj, to zresztą, że to aż tak banalne, że aż wstyd o tym w tym miejscu mówić, ale większość wojen wybucha wyłącznie z woli polityków, którzy prą do władzy, czy chcą zrealizować jakieś swoje własne interesy polityczne. Sąsiad z sąsiadem może się kłócić, ale rzadko kiedy złapie za sztachetę, czy za jakieś grabie, czy widły, żeby się zabijać. Natomiast ktoś, kto może ich tak przeciwko sobie nastawić, że rzeczywiście dojdzie wtedy do wojny. Większość wojen, jeżeli nie wszystkie, winę za tę większość wojen, nie wybuchają wojny spontanicznie. Zawsze jest jakaś siła naprowadzająca tą nieufność czy wrogość. Ale czy ten charakter wojen, o którym panowie mówicie, nie przypomina bardziej wojen kolonialnych z dawnych epok? To znaczy, czy wojna z terroryzmem nie ma charakteru takiego jak wojny kolonialne dawne? Wojna z terroryzmem to tak jak wojna ze złem, bo to już takiego jest terroryzm. Szamil Basajew, uznany za terrorystę, spytał mnie się kiedyś, jaka jest różnica między zrzuceniem bomby z samolotu na chałupę, czy też podłożeniem tej samej bomby w piwnicy tej chałupy. Czy to jest techniczny sprawa wykonania, że ona ma wybuchnąć pod domem, czy też zrzucona na ten dom, więc możemy się w tego rodzaju... Ale właśnie wydaje mi się, że rodzaj wojen, które teraz prowadzi Zachód, jest bardzo polityczny i polityczny w dwóch sensach. To znaczy po pierwsze, jest tak naprawdę sposobem prowadzenia polityki wobec krajów no, takich jak Afganistan czy w ogóle kraje Bliskiego Wschodu. Ta polityka często jest bardzo nieudana, ale niemniej to jest sposób prowadzenia polityki. Ale to jest też sposób prowadzenia polityki wobec własnych społeczeństw. Wojna z terroryzmem jest tak naprawdę pojęciem politycznym, które zostało stworzone po to, żeby przeprowadzać pewnego rodzaju procesy polityczne w obrębie amerykańskiego przede wszystkim społeczeństwa, ale w ogóle społeczeństw zachodnich. I jej dynamika w gruncie rzeczy bardzo głęboko zmienia zachodnie społeczeństwa. Wcale nie w tym sensie, że tam wygramy tą wojnę, bo jak już tu było wielokrotnie mówione, raczej wojny z terroryzmem się wygrać nie da, na to, jak żadnej wojny kolonialnej w gruncie rzeczy. Natomiast ona będzie służyła i już służy temu, żeby społeczeństwa, w których żyjemy, głęboko się zmieniały, to znaczy... I one się zmieniają, jak porywają to wszystko, bo nazwana została wojna z terroryzmem. Później troszkę także dzięki żołnierzom pojawili się szuszwole. Dzisiaj przybywają ci szuszwole bez kałasznikowów, ale w dalszym ciągu to są ci obcy zagrażający, więc ktoś użył tego po raz pierwszy, nie zdając sobie sprawy, że to zostanie porwane i zacznie być wykorzystywane już spontanicznie. To jest kolonializm, zgadzam się, tych absurdów jest mnóstwo, bo począwszy od samego Iraku, Paul Bremer rozwiązał armię iracką, no bo uznał, że przecież to jest zła armia i zaczął budować nową, tylko nie wiedział, kogo zabiera do tej armii nowej. I w ten sposób przygotował kadry dla ISIS, no rzeczywiście można mu pogratulować. To samo
w Afganistanie. Właściwie żadnej strategii, tylko walczymy o wolny Afganistan do ostatniego Afgańczyka i dajemy kolejnych watażków. Ja ich spotykałem. Człowiek, który odpowiadał za walkę z terroryzmem w Afganistanie, to w Garmisch-Partenkirchen, kiedy spotkaliśmy się na spotkaniu, to pierwsze pytanie zadał mi, gdzie tu można wódkę kupić, drugiego już nie będę mówił, o co pytał. I ja się zastanawiałem, komu my pomagamy, z kim współdziałamy, no ale cóż, odpowiedź mam. Wystarczy sobie zachodnie pisma poczytać. Bin Laden, żołnierz wolności, tutaj niesie pokój swoim rodakom. Otóż Afganistan jest najlepszym przykładem, jak Zachód za każdym razem starał się tam na górze osadzić własne struktury władzy, które nie były akceptowane przez lokalną ludność. I to, czego my się musimy nauczyć jako Europejczycy, żeby szanować prawo tamtych ludzi do ustalania własnego systemu wartości, własnego sposobu życia. A problem polega na tym, że my tak pomagamy, że chcielibyśmy, żeby tam McDonald'y były dokładnie tak, jak u nas są poustawiane. Urządzamy świat po swojemu, tak? Niekoniecznie, dlatego że z punktu widzenia nas, czyli pracowników organizacji humanitarnych, wojna wygląda zupełnie inaczej. I niestety wygląda tak, jak pokazują to media. Muszę powiedzieć, że duża rola mediów, przekazu bezpośredniego, też pochodzących z pola, trudno powiedzieć bitew, bo bitew tak naprawdę praktycznie nie ma. Są po prostu bombardowania, akty terroru, są morderstwa, jest po prostu eksterminacja. Powoduje, że właśnie te obrazy, które my widzimy z Syrii, kręcone przez białe hełmy, przez członków rodziny, które pojawiają się na Facebooku, na YouTubie, w internecie, my oglądamy jak coś strasznego, to wywołuje w nas emocje różne, też skłania nas do pomocy, co odczuwamy my jako organizacje, bo mamy pomoc z naszych społeczeństw, mamy zbiórki publiczne, które powodują, że możemy pomagać bezpośrednio tym, którzy te ofiary ponieśli największe, ale my tak naprawdę nie uczestniczymy jako Europa w tej wojnie. A ja zapytam, a jak to po prostu trafia? Bo ja widziałem organizację humanitarną, która przywiozła w Kosowie dzieciakom pistoleciki na kulki. I no, miałem z tym poważny problem, zablokowałem. No ja wiem, ale i miałem organizację humanitarną, która przyjechała i przywiozła mnóstwo obietnic, tylko nie przyjechała. To było 25 lat temu, zrealizowała. Jednak pomoc humanitarna też się zmienia. I też. I miałem organizację, która przywoziła pomoc i ta pomoc przez to, żeby było bezpiecznie, to tak dali tą pomoc, że ona trafiła do lokalnych struktur wojskowych. No ja pracowałam 8 miesięcy w Sudanie Południowym, wróciłam tam potem jeszcze dwukrotnie. Prowadzę projekty w irackim Kurdystanie, w Jordanii i w Syrii, gdzie pomagamy przez naszych lekarzy Syryjczyków. Ja nie przekroczyłam granicy syryjskiej, ale ta pomoc jest zorganizowana, jest celowa, jest prowadzona bardzo pragmatycznie. Przede wszystkim, oczywiście mamy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo naszych pracowników oraz myślimy, kto poniósł największe konsekwencje wojny, aby właśnie tej grupie pomóc. Ale to, co chcę powiedzieć, to wojny, które w tej chwili my oglądamy na ekranach naszych telewizorów, tabletów, laptopów, to są wojny, w których tak naprawdę my nie bierzemy udziału. Wojna w Jemenie, wojna w Syrii, w Afganistanie. To są wojny, w których Polska tak naprawdę nie uczestniczy, tylko ogląda obrazki. My jako społeczeństwo zachodnie tak naprawdę przestaliśmy myśleć o wojnach, w których my uczestniczymy jako jakaś zaangażowana siła, oprócz czasami pomocy humanitarnej. A czy nie uspokajamy tą pomocą humanitarną własnego sumienia? Nie, zupełnie nie. Bo tak naprawdę w Kosowie to rozbiliśmy cały lokalny rynek, bo jak rozmawiałem z lokalnymi ludźmi, mówię, to po co w ogóle uprawiać coś, jak mąkę dostaniemy z pomocy humanitarnej? Ale mówimy tutaj o sytuacji sprzed wielu okay. lat. Tak, to się po prostu Gosiu, zmieniło. Przepraszam, chciałbym cię dopytać, bo powiedziałaś na przykład o wojnie w Jemenie. To jest przykład jednego z tych konfliktów, które dzisiaj się dzieją, o których właściwie wiemy bardzo niewiele. Dostęp do tego kraju jest w dalszym ciągu bardzo utrudniony. Mało się mówi o tym tle tej wojny, który jest przecież nie tylko saudyjskim, ale także amerykańskim, brytyjskim, zachodnim. Ale chciałem cię zapytać o coś takiego. Dokładnie rok temu padało wschodnie Aleppo. Oczywiście w działalności humanitarnej mierzycie z takimi dylematami, że w takich sytuacjach, nie wiem czy to jest dobre słowo, spektakularnych, ale takich jak właśnie upadek wschodniego Aleppo, nagle rusza wielka fala współczucia, wielka fala pomocy, podczas gdy przecież miejscowości oblężonych w Syrii w tym samym czasie było co najmniej kilkanaście w sytuacji Aleppo.
Tak, oczywiście. Kiedy dzieje się rzecz spektakularna, rusza olbrzymia pomoc. To jest nie tylko przykład oblężonego Aleppo, w którym zawieszono broń i blisko 200 tysięcy osób mogło ze wschodniego Aleppo uciec na tereny kontrolowane przez opozycję. Ale to są także obrazy wcześniejsze, z początku wojny syryjskiej, kiedy zaczęło dominować państwo ISIS, które powstało zresztą na terenie na początku Iraku, kiedy ogłoszono kalifat, kiedy mordowano jazydów, kiedy na oczach kamer podrzynano gardła także pracownikom pomocy humanitarnej. Koleżanka z mojej organizacji, która pracowała na misji w Afganistanie, cudem uniknęła śmierci, ponieważ opuściła wioskę, w której dostarczała pomoc kilkanaście minut przed przybyciem grupy talibów, która wyrżnęła w pień wszystkich jej lokalnych pracowników. Ona straciła 45 pracowników afgańskich w ciągu jednej godziny i ta misja została zamknięta. Także to nie jest tak, że my nie wiemy, jak wygląda prawdziwa wojna. Ja nie doświadczyłam żadnego zagrożenia bezpośredniego mojego życia. Czułam się czasami niepewnie, rzeczywiście przemieszczając się w Sudanie Południowym, ale znam osoby, które to doświadczenie mają za sobą. I wydaje mi się, że obrazy, które pokazała nam telewizja właśnie eksodusu ludzi z Aleppo, czy jazydów siedzących na górze i czekających na pomoc humanitarną, dostarczenie żywności umierających z głodu i pragnienia, to jest to, co nas porusza i powoduje właśnie ten nagły napływ współczucia i solidarności. A ta pomoc, kończąc już ten wątek dzisiaj, pomoc humanitarna bywa już mądrzejsza i taka skuteczniejsza? Oczywiście, że tak. To wszystko kształtuje się też w miarę nabywania doświadczenia przez duże organizacje, które dzielą się doświadczeniem. Mamy przecież, pracujemy w klastrach, pracujemy w hubach. To jest wiedza, którą się dzielimy. Nikogo już nie dziwi, że uchodźca, który ucieka nawet na pontonie, bierze ze sobą telefon komórkowy i po przybyciu do miejsca, gdzie jest bezpieczny, pyta, gdzie może ten telefon komórkowy naładować. Takim moim autorytetem jest Niemiec, Kilian Kleinschmidt, który przez wiele lat był dyrektorem obozu Zatari w Jordanii, gdzie też pracujemy. Będę w tym obozie, myślę, za 3 dni. I on powiedział, że pomoc humanitarna musi się zmienić, ona się zmienia, ponieważ już uchodźca nie musi mieć tylko dostarczonej wody, żywności i namiotu, tylko potrzebuje mieć dostęp do mediów, do internetu, potrzebuje mieć kontakt, potrzebuje być zatrudniony do pracy zgodnie z własnym wykształceniem. I nie dziwmy się temu, że architekt chce być architektem, a lekarz chce być lekarzem w kraju, w którym się schronił, a nie chce sprzątać ulic i być salową. To jest doświadczeniem ludźmi, którymi ja się tu opiekowałam w Krakowie, imigrantów. Lekarze byli jakby traktowani jak prosta pomoc fizyczna w szpitalach. Architekci też musieli wykonywać proste prace fizyczne, bo my wcześniej uważaliśmy, że jeżeli już są te osoby bezpieczne, mają dach nad głową i zapewnione przeżycie w postaci dostępu do żywności czy niewielkiej ilości pieniędzy, to powinni już być nam wdzięczni, ale to tak nie jest. Oni są tacy sami jak my. Ja z moim wykształceniem nie chciałabym wrócić do punktu wyjścia gdzieś, gdzie bym dotarła i czuła się bezpiecznie. Chciałabym być po prostu szanowana za to, kim jestem i chciałabym mieć daną szansę rozwoju. I właśnie pomoc humanitarna w tą stronę też idzie. Że nie tylko zabezpieczamy podstawowe potrzeby tych ludzi, ale też chcemy dać im szansę tak naprawdę pełnego uczestnictwa w życiu, w społeczeństwie, w którym się znaleźli. Mogę jeszcze tak, słowo? To proszę. Bo oczywiście pomoc humanitarna jest absolutnie niezbędna i nie wydaje mi się, żebyśmy dyskutowali z tym faktem, ale wydaje mi się, że jest jednak tak, że społeczeństwa zachodnie muszą sobie zdawać sprawę, że jedną ręką dają tą pomoc humanitarną, ale drugą ręką ingerują i podsycają różnego rodzaju konflikty. I ten konflikt w Jemenie jest świetnym przykładem, bo oczywiście tam bezpośrednio żadnej armii europejskiej czy amerykańskiej nie ma. Natomiast gdyby Arabia Saudyjska nie dostawała od Amerykanów takiej ilości broni, jaką dostaje,
nie byłaby zdolna do tego, żeby prowadzić taką politykę, jaką prowadzi w Jemenie i w związku, a w końcu ta broń jest produkowana w amerykańskich fabrykach, amerykańscy robotnicy w związku z tym, już nie mówiąc o menedżerach i właścicielach tych fabryk, mają z tego jakiś rodzaj profitu i w tym sensie świat zachodni cały czas bardzo istotny sposób ingeruje. To, że Arabia Saudyjska jednocześnie jest największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i największym eksporterem wahabityzmu, który zmienia islam w całym świecie. To znaczy z islamu, który był bardzo różnorodny, o tym pan też pisał, i miał swoje bardzo różne kulturowe wydania, islam zamienia się w coś, co eksportuje Arabia Saudyjska, co jest tak naprawdę przygotowywaniem wojny. Arabia Saudyjska jest... eksportowała dwie rzeczy, z których miała największą korzyść, ropę naftową i wahabizm. No właśnie i oczywiście świat zachodni to w istotny sposób wspiera, więc nie możemy sobie powiedzieć, że to, że pomagamy, owszem pomagamy, ale jeżeli poczuwamy się do bycia częścią świata zachodniego, znaczy mówimy Polacy, to też musimy wziąć na siebie tą odpowiedzialność za to, w jaki sposób uruchamiamy procesy wojenne w całym świecie, których potem no, dziwimy im się albo w jakiś sposób oburzamy. Zaczynając serię pytań od państwa, mam właściwie takie pytanie, które jest i pytaniem, i komentarzem do pana słów. Nie ma wojen bez broni. Czy cynizm Zachodu nie polega na tym, że ci, którzy produkują broń, są zainteresowani generowaniem konfliktów? Dlaczego nie mówi się, nie pisze publicznie, jak przebiegają transfery broni, kto ją produkuje i kto na niej zarabia? No właśnie, to tak mówiliśmy o pomocy humanitarnej, to tak trochę przypomina ten biały konwój do Donbasu, który był czasem. Ja oczywiście jestem pełen szacunku dla świetnych ludzi, którzy bez broni narażają zdrowie, życie i pomagają innych. I naprawdę tutaj ogromny szacunek dla tego, co pani robi i ludzie. Tylko że właśnie dlatego zwracam uwagę na to, ponieważ często pod pretekstem pomocy humanitarnej, pod pretekstem takiej, to gdzieś ta amunicja czy to uzbrojenie dociera. Szczerze mówiąc, nie odpowiem na to pytanie, skąd się tam bierze tyle broni. Znaczy, nie może pan powiedzieć pod pretekstem pomocy humanitarnej. Ale to znaczy, nie wiem pod jakim pretekstem. Oczywiście może tutaj, może za daleko poszedłem, tak, okej. Znaczy, musielibyśmy mieć jakieś dowody, jak po prostu nie mam. Ale nie wiem, jak to się dzieje, że ta amunicja tam dociera. Ja naprawdę byłem w szoku we wszystkich tych obszarach, że rzeczywiście jedna i druga strona jest uzbrojona, a także jeszcze może obdzielać praktycznie innych i nie ma żadnych limitów. Żołnierzy, no to jest rzeczywiście szokujące. No ale na przykład w Sudanie Południowym całe drewno tekowe, które jest jednym z głównych surowców eksportowych Sudanu Południowego, jest przewożone do Ugandy i z tego drewna tekowego są produkowane kolby karabinów, które następnie wracają do Sudanu Południowego. W Sudanie Południowym było rozbrojenie 3 lata temu. Wszyscy oddali po jednym kałasznikowie, drugi zostawili pod łóżkiem, bo wciąż im się przyda. To jest kraj, który jest w nieustannym konflikcie politycznym i tak naprawdę, kiedy byłam tam teraz we wrześniu, po ostatniej wojnie, która zaczęła się w lipcu zeszłego roku, no ten kraj jest na skraju właściwie śmierci naturalnej, tak? Bo zagrożonych głodem jest 500 000 dzieci w miejscowości, w której szacowałam potrzeby właśnie do dożywiania. Zmarło dwoje dzieci z głodu, a tak naprawdę w Jemenie co 10 minut umiera dziecko z głodu. My co sobie z tego w ogóle nie zdajemy sprawy. Polska nie wie, co się dzieje na granicy Bangladeszu z Birmą, nie wie o 600 000 Rohingya, muzułmanów, którzy przez społeczeństwo buddyjskie zostali właściwie eksterminowani. To są konflikty, o których w naszych mediach się nie mówi, bo one są zbyt daleko od nas i nie mają na nas żadnego wpływu, a jednocześnie to są największe katastrofy humanitarne na świecie obecnie. No to jest przykre, jeśli mogę jeszcze o tym obrazie w mediach tych wojen. Jako przedstawiciel mediów ponoszę za nią też jako zbiorową odpowiedzialność, ale media są takie, jakie my chcemy, żeby były. W mediach piszemy o tym, o czym państwo chcecie czytać. To troszkę jak z tego rejsu, że lubimy tylko te piosenki, które żeśmy już kiedyś słyszeli. Zapewniam państwa, albo zresztą zapewniam państwo, sami macie kontakt, prasa niemiecka, brytyjska, francuska
o tych sprawach pisze znacznie szerzej. Społeczeństwa zachodnie, te naprawdę zachodnie, a nie wschodnie, aspirujące do zachodu, są zdecydowanie ciekawsze świata, wiedzą więcej o tym świecie i współpoczuwają się do tego świata. Jeżeli wybucha klęska głodu w Jemenie, to bardziej ona dotyczy Niemca, Włocha czy Szweda niż Polaka. My jesteśmy strasznie wsobni, zapatrzeni we własne podwórko i wydaje nam się, że jeżeli ktoś ma się czymś przejmować, to inni naszą krzywdą niż my czymś, co się komuś tam zdarzyło. My lubimy tłumaczyć, że po co ci uchodźcy przychodzą tutaj do Polski, przecież trzeba się w Syrii skrzyknąć w oddział partyzancki i natychmiast w te pędy wygrać wojnę, tak jak my byśmy zrobili, bo nam się to milion razy udawało. Więc my jesteśmy nieciekawi świata, więc polskie gazety też o tym świecie nie piszą. Nie wiem, gdzie jest początek, znaczy gdzie jest, co jest skutkiem, a co przyczyną, ale ta kwadratura koła funkcjonuje. Nawet obecność polskich wojsk w Iraku i w Afganistanie nie sprawiła, że myśmy byli zainteresowani Afganistanem i Irakiem. Polskim wojskiem zresztą też niespecjalnie, bo tam zawsze coś się przykrego wydarzało. Więc o tym, że polskie wojsko uczestniczy w afgańskiej wojnie, przypominaliśmy sobie o tym, kiedy zginął kolejny żołnierz albo coś nieprzyjemnego się zdarzyło. Więc oczywiście media powinny poszerzać ten obraz świata, ale to nie jest też takie łatwe w czasach wolnego rynku, walki o reklamy, o zyski, bo to jest inny towar niż sznurowadło gazety, jak Adam Michnik zwykł mówić, ale jednak gazeta jest także towarem. Ale też tylko jeszcze chciałem do tego dodać, że w krajach co najmniej takich jak Francja, Anglia czy Niemcy, ta umiejętność interesowania się światem była wypracowywana przez pokolenia. Bo tego się nie robi. Też dramatyczne, w dramatycznych okolicznościach, bo były to kraje kolonialne. I cała kultura, no, którą nazwał Said, kulturą orientalizmu, czyli różne opowieści o serajach, o wyprawach, o podróżnikach i tak dalej, o Lawrence Zarabi, służyły temu, żeby ludzie po prostu zaczęli czuć ten świat. W Polsce w okresie interwencji w Iraku i w Afganistanie chyba powstał jeden film, który opowiadał o tym, czym jest rzeczywistość żołnierzy. Nie wiem, czy prawdziwie opowiadał, ale w każdym razie próbował opowiadać, czym jest rzeczywistość żołnierzy w tego rodzaju sytuacji. Skąd ci ludzie w Polsce mają wiedzieć, że w ogóle taka rzeczywistość istnieje, że ona dla nich emocjonalnie jest ważna jakkolwiek? Ta kwestia pytania o rzeczywistość żołnierzy też powraca w pytaniach, więc ja teraz odczytam trzy pytania, które są dedykowane do pana generała Romana Polko. Więc tak, pierwsze pytanie. Chciałabym wrócić do kwestii sytuacji moralno-psychologicznej żołnierzy. Jak można przygotować się do zabijania drugiej żywej istoty? Nawet jeśli jest wrogiem, musi to zostawiać ślad w psychice. Mam wrażenie, że o tym mówi się mniej niż o traumie ofiar. W literaturze na przykład amerykańskiej świadectw straumatyzowanych żołnierzy jest więcej niż w polskiej. Dlaczego? To jest pierwsze pytanie. Drugie, jak pan ocenia stan i przygotowanie polskiego wojska do ewentualnej wojny? Więc tu, jak rozumiem, wracamy do początku debaty. I trzecie, z jakimi problemami zmagają się polscy weterani wojenni i ich rodziny? Tu jest podkreślone ich rodziny. Proszę powiedzieć o najważniejszych, gdzie mogą znaleźć pomoc. Więc właściwie gdzieś te wszystkie trzy pytania... Postaram się krótko odpowiedzieć. Takie, otóż pierwsze pytanie. My nie przygotowujemy ludzi do zabijania, tylko do pomagania. I od tego trzeba zacząć. I tym się różnimy od, nie wiem, mafii, gdzie morduje się ludzi. Żołnierzy. Żołnierz dobrze wyszkolony jest w stanie wiele zaryzykować. Żołnierze KROM-u ryzykowali częściej własne życie, nawet wpadali za sadzkę czasem podczas niektórych działań, po to, żeby no, przez przypadek nie było ofiary wśród niewinnej ludności. I szczęśliwie podczas misji w Iraku, w Afganistanie nie zdarzyło nam się, że zabiliśmy, strzelaliśmy do niewłaściwych ludzi. To nie jest tak, że uczymy ludzi mordować z zimną krwią i stąd też podczas tego typu misji często wysyła się albo doświadczonego żołnierza, u mnie to był chirurg Mirek Batko podczas misji w Jugosławii, czy kapelana takiego doświadczonego, no, który jednak to moralne stara się podtrzymać,
No tyle, że no, czasem ludzie mają dosyć i wtedy rolą dowódcy jest, żeby takiemu człowiekowi pozwolić wrócić, żeby on wrócił do normalności, no bo może mu się w psychice, w głowie naprawdę wszystko poprzestawiać. Drugie pytanie, jak jest nasza armia przygotowana? Otóż, no, jeżeli będziemy bazować na statystykach i tak dalej, to okej, ale czynnikiem zwycięstwa, to co pisze Karl von Clausewitz, jest teren opanować, siły przeciwnika pokonać, wolę walki złamać. I te kluczowe jest morale. Morale armii, poczucie jedności, poczucie spójności i to, że armia nie lubi rewolucji, tylko czerpie swoją siłę z doświadczeń bojowych z poprzednich misji. Te doświadczenia to są doświadczenia w wolnej Polsce, misji pokojowych w dawnej Jugosławii, misji właśnie w Iraku, w Afganistanie, gdzie polska armia przestała być armią malowaną, zgrywała się, była ciągłość dowodzenia. I z tego punktu widzenia moja ocena jest negatywna, bo jeżeli nagle polityk, który nigdy nie był poza liniami wroga, nigdy nie był w zagrożeniu życia, zdrowia takim, jakim na co dzień się styka żołnierz i nie ma tej wiedzy, taką, którą ma choćby pan redaktor, który no, był z tymi żołnierzami, i on nagle po prostu obudził się rano ze snem, z którego wynika, że wszyscy go, nie wiem, szpiegują czy spiskują. I gdyby mógł, to by wszystkich rzucił albo na wariograf, albo tak jak Paul Bremer rozwiązałby polską armię i zbudował obok inną. Ale tak się nie da. I co z tego, że mamy większy budżet, jeżeli wizja jest też wizją przestarzałą. Ja to tak delikatnie mówiłem, że wojna miniona nie będzie przypominać, przyszła nie będzie przypominać minionej. No, trzeba modernizować, mieć silne komponenty zrównoważone, które się rozwijają i nie można zrobić chaosu. Szczególnie jeżeli mówimy dzisiaj bezpośrednio, że mamy gorącą wojnę z Rosją, no to przepraszam, mamy gorącą wojnę z Rosją. Polko, czy ty masz swój przydział mobilizacyjny? Nie, panie ministrze. No to przecież wszyscy powinni mieć przydziały mobilizacyjne. Wszyscy powinni wiedzieć, co robią. Zbiera się wszystkich ludzi, wszystkie ręce na pokład, a nie wyrzuca się i dokonuje się potężnej restrukturyzacji i nawet nie ma systemu kierowania siłami zbrojnymi, bo prezydent z ministrem obrony się nie może dogadać. Już nie wnikam w szczegóły polityczne. Kolejne pytanie od państwa. A, przepraszam. Gdzie rodziny? Jeszcze było tak. Z jakimi problemami zmagają się polscy weterani wojenni i ich rodziny? Proszę powiedzieć o najważniejszych. Gdzie mogą znaleźć pomoc? Otóż powstała właśnie ustawa o weteranach i to był taki początek, powstało Centrum Weterana w Warszawie. Miałem nadzieję, że to będzie się rozwijać, że właściwie we wszystkich większych miastach takie centra powstaną i to byłaby najlepsza pomoc, bo tak naprawdę działam w tych środowiskach wielu i największym problemem jest to, że my sobie sami jesteśmy w stanie pomóc. Jedyne, o co prosimy często, żebyśmy w jednostkach takich jak w Krakowie, nie wiem, w innych miastach, w Lublińcu, mieli wydzieloną taką salkę, gdzie byli żołnierze mogą przyjść, spotkać się i porozmawiać, nie wiem, wypić wspólnie kawę, poczytać gazety. I nie ma takiej możliwości. Wręcz są zakazy. Spotykamy się gdzieś komercyjnie, czy na własnych zasadach, a na przykład festyn komandosa, żołnierzy obecnej jednostki komandozów, która jest w Dziwnowie, co roku organizowany, był dotowany kiedyś częściowo i wspierany przez MON, został pozbawiony wszelkich wsparć, wszelkich dotacji, jest realizowany tylko i wyłącznie za nasze pieniądze i przy wsparciu gminy. O innych rozwiązaniach, te, które się pojawiły tam gdzieś w ustawie, to nie chcę mówić, bo te, że tak powiem, profity, które się wiążą z tego, że się jest weteranem, to są, szczerze mówiąc, żadne. A mamy tutaj taki przykład amerykański, który jest, że weteran, który jest ciężko ranny, zginie na wojnie, armia z urzędu zapewnia dzieciom wykształcenie, płaci za studia, opiekuje się rodziną i to po prostu jest systemowo uregulowane. I ostatni przykład. Wrócił żołnierz z Afganistanu, trafił do szpitala w Ramstein w Niemczech. Dwie kończyny, dwie nogi stracił rękę. W Niemczech odwiedzała go tam rodzina, później trafił do szpitala wojskowego na szaserów. Poszedłem go odwiedzić. I otóż, mówi, tam rehabilitanta miał właściwie prawie cały dzień, a tu ma na jedną godzinę. Przychodzi rehabilitant, sztukę odstawia, żeby go tam usprawnić. Tam, jak przyjechała rodzina, to miała hotel za darmo i mogła go odwiedzać. Nawet była dziewczyna. Dziewczyna go odwiedzała. W Warszawie rodzina sama sobie musi poszukać miejsca, gdzie będzie zakwaterowana, żeby go mogła odwiedzać. A w szpitalu najważniejsze były te takie niebieskie
kapućki naciągane na buty, żeby przypadkiem je nabrudził. I otóż nie ma w dalszym ciągu rozwiązań systemowych, które powinny być. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z ministrem Zemke i myślę, że tak to powinno pójść. Jeżeli decydujemy się wysyłać żołnierzy na misję, to od razu powinniśmy budować fundusz dla tych żołnierzy, którzy i ich rodzin, którzy ucierpią na tej misji. I o ile łatwiej jest dla zabitych i ciężko rannych, to najtrudniej jest takimi, którym trauma związana z wojną da znać o sobie dopiero po kilku latach i nie wykorzystają tego medialnego okienka, tych 5 minut. Jeżeli mogę dodać tylko, bo pan generał wspomniał o tym miejscu, Marcin Ogdowski mówił na filmie o tym problemie, tym stresie, PTSD to się nazywa fachowo, stres pourazowy, więc tym miejscem takim jest klinika stresu pourazowego w szpitalu Naszaserów, która w jakiś sposób zajmuje się, skromny, ale jednak no, ja tam miałem szczęście, nieszczęście spotykać weteranów, którzy w cywilnym życiu sobie z tym nie radzili, a tam dowiadywali się, że nie wystarczy złapać za ramiona i powiedzieć chłopie, otrząśnij się, albo weź się w garść, tylko że jest to choroba i leczą tam specjaliści, nie tylko żołnierzy, ale także rodziny żołnierzy, bo to jest ogromny problem. Jeszcze w Polsce źle przerabiany problem stresu pourazowego wśród żołnierzy, a w ogóle nie zajmujemy się rodzinami tych żołnierzy, które też powinny być przygotowywane do tego rodzaju, więc ten szpital Naszaserów jest takim dobrym miejscem w jakimś sensie. Czy zawsze słuszne jest utrzymywanie pokoju za wszelką cenę? To jest kolejne pytanie od państwa. Mam tu na myśli nieudaną politykę powstrzymywania przed 1939 rokiem. To ciekawe pytanie, bo gdyby jeszcze raz wrócić na Bałkany, to zobaczymy, że to przełamanie tej wojny, do przełamania jakiegoś klinczu, który tam powstawał, dochodziło zawsze właściwie w momencie, kiedy jednak zaangażowaliśmy się po której ze stron. Czy to w Bośni, czy w Kosowie. Tak naprawdę na Bałkanach nikt tej wojny nie wygrał, krótko mówiąc, a jak rozmawiałem z oficerem Sztabu Generalnego z Czarnogóry, to mówił, że najlepiej sobie pomogli, jak cała pomoc się wycofała. Pomogli po prostu sobie sami. Otóż no zbyt często zdarza się, że my na terenach objętych wojną rozgrywamy własne interesy i tu można dojść do genezy też konfliktu w dawnej Jugosławii. Czy rzeczywiście Europa może sama siebie rozgrzeszyć, czy przypadkiem nie dochodziło do zbyt szybkiego uznawania niektórych republik nieprzemyślanych i różnego rodzaju gier, które doprowadziły, że ten kocioł bałkański zaczął płonąć i pochłaniać tyle ofiar. Moje doświadczenia takie i z tych obrazków, które widziałem, to no, pokazują, że no, oczywiście nie mam pokoju za wszelką cenę, to tak jak... Natomiast można było zrobić dużo więcej w ramach struktur międzynarodowych, w ramach różnego rodzaju organizacji, już nawet NGO, które no, są w stanie rozbrajać te miny, które się pojawiają. Tyle, że wojna to też przy okazji jest duży biznes. No, i też to widziałem, handel organami ludzkimi, przemyt. Kiedy w Kosowie generał Ricardo Sanchez, mój dowódca, powiedział mi, że mam konfiskować na granicy w General Jankowiczy wszystkie kradzione pojazdy, to odmówiłem realizacji rozkazu, bo powiedziałem, że ja sobie w jeden dzień granicy nie zakorkuję. Bo właściwie nie było żadnego pojazdu właściwego, tylko kradzione. Te wszystkie czarne jakieś takie, czy złe charaktery, czy dużo takich patologii się ujawia. I to nie tylko wśród walczącej ludności, bo również często też trzeba ujarzmiać własnych żołnierzy, ponieważ też się zdarza, że żołnierze, nie tylko polscy, inni, wykorzystują działania wojenne, to jest wiele pokus. Łapiesz terrorystę, wchodzisz do pomieszczenia, a w pomieszczeniu jest dużo pieniędzy, złoto, są inne rzeczy i stąd też tak ważne jest kształtowanie silnego morale i kręgosłupa. Z punktu widzenia organizacji pomocowych pokój jest wartością nadrzędną. Według nas tych, którzy patrzymy tak naprawdę na ofiary wojny i na jej skutki, nigdy nie bierzemy w niej udziału wcześniej, tylko mamy do czynienia z tym, co się stało z mieszkańcami krajów, czy na przykład walczących plemion, tak jak jest też w Sudanie, gdzie trwa nieustanny konflikt między Nueru a Dinka, to w naszym zrozumieniu pokój jest nadrzędny i utrzymanie go za wszelką cenę jest po prostu bezcenne.
dlatego że całe pokolenia, które żyją w tym momencie w konflikcie w Sudanie czy w Syrii, to są stracone pokolenia. To są setki tysięcy ludzi i dzieci, które już nigdy nie będą mieć dzieciństwa, nigdy nie będą zdrowe, nie odzyskają rodzin, matek, dzieci, nóg. Po prostu to jest pokolenie, które straciło edukację. To jest kraj, który na przykład Syria w ocenach ekonomistów do powrotu do sytuacji ekonomicznej sprzed konfliktu, sprzed 7 lat potrzebuje minimum 30 lat przy wzroście PKB 4,5%. To są dla nas rzeczy po prostu niewyobrażalne, dlatego my uważamy, że pokój za wszelką cenę jest najważniejszy. Jednocześnie chciałam... To, ja bym znowu tutaj trochę jako adwokat diabła wystąpił. Znaczy wydaje mi się, że po prostu nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. I że lata 30. pokazują, że czasami ma się do czynienia z tego rodzaju sytuacją, w której no po prostu nie ma pokoju za wszelką cenę, ponieważ druga strona, powiedzmy, dąży do wojny i chce tej wojny i doprowadzi do niej wcześniej czy później. I w związku z tym ustawianie się w pozycji całkowicie pacyfistycznej prowadzi do tego, że to ta druga strona wybierze w ostatecznym momencie moment, kiedy wojna wybuchnie i ją wygra wtedy. I druga sprawa, zastanawiam się, czy dałoby się Ukraińcom na przykład powiedzieć, nie brońcie tych rejonów Donbasu, tym, którzy tam na tym lotnisku walczyli, już nie pamiętam, jak się to lotnisko nazywało. Czasami też jest tak, że nawet jeżeli mamy różne wątpliwości, to istnieje pewna dynamika, która powoduje, że, no, że wojna się wybucha. I oczywiście w krajach, gdzie jest możliwość powstrzymania tej wojny, być może trzeba to próbować robić, ale czasami to się nie udaje. Byłam na linii frontu na Ukrainie 4-krotnie. Pracowałam w Gorliwce, w Słowiańsku, Torecku, Mariupolu. I wszyscy, których spotkałam na Ukrainie, też w Sudanie i w Syrii, znaczy poza Syrią, ale Syryjczycy, mówili mi jedno. Oni chcą po prostu przestać nadsłuchiwać, z której strony uderzy na nich bomba. To jest po prostu była jedna odpowiedź. Oni chcą po prostu końca bombardowań, końca wojny, końca patrzenia na śmierć rodzin. To była jedna odpowiedź. No tak, ale odpowiedź. Ktoś te bomby wystrzeliwuje jednak. No tak, ale... No to trzeba go powstrzymać jakoś. Tak, dlatego my uważamy, że bo my mamy do czynienia tak naprawdę z cywilami, my nie mamy do czynienia z wojskiem, prawda? I ja przekazuję tylko to, co uczą mnie ofiary tej wojny, że dla nich utrzymanie pokoju jest bezcenne w kontekście tego, co one tracą, bo one nie patrzą na zyski polityczne. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, że ludziom na zachodzie Ukrainy nie zależy na wschodzie Ukrainy. Wschód Ukrainy mówi po rosyjsku, ma taki syndrom opuszczenia przez Zachód, przez prezydenta, przez rząd, nikt tam nie przyjeżdża, nie wspiera, można powiedzieć, patriotyzmu ukraińskiego. Ci ludzie są zawiedzeni, rozczarowani, agresywni i oni tak naprawdę chcą, żeby już tak zostało. Już nie chcą więcej, już napatrzyli się na wszystko, w każdej rodzinie ktoś zginął po tej czy tamtej stronie Ługańska czy Doniecka i oni chcą po prostu mieć spokojne życie i dzieci w szkole. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego pytania, które pojawiło się w pewnym momencie naszej debaty i pytania, które było też do Małgorzaty Lesińskiej-Hartz kierowane. Kiedy kończy się tak naprawdę wojna? Ponieważ... No z jednej strony cały czas rozmawiamy właśnie o doświadczeniu wojny w Jugosławii, rozmawiamy o tych konfliktach, w których polska misja medyczna też stara się pomagać osobom cywilnym. I to jest właśnie pytanie, znaczy kiedy kończy się wojna, czy ona się kończy wtedy, kiedy mówimy też o końcu pewnych skutków tego konfliktu, a przecież te skutki trwają z reguły dłużej niż jedno pokolenie. Więc właściwie jak z tej perspektywy odbudowy, tak, czy przywracania pewnego ładu po konflikcie można mówić, kiedy właśnie mówimy o tym końcu wojny? Tak, wojna w Iraku skończyła się w 2003 roku w maju, jak prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że mission accomplished, no tyle, że się nie skończyła i trwa dalej i wybuchła z jeszcze większą siłą, ponieważ cel nie został osiągnięty. Wojna w Afganistanie, no też wycofaliśmy już swoje siły, mówimy, że się skończyła,
No nie skończyła się. Dzisiejszy konflikt wygląda inaczej niż dawniej, dlatego że wchodząc na określony obszar, to już nie tylko zwarcie kinetyczne, jak pierwsza, druga wojna światowa, tylko bierzesz odpowiedzialność, okupujesz kraj, dotknąłeś go, to odpowiadasz. Wywołałeś, rozpętałeś konflikt, no to ty odpowiadasz za budowanie pokoju. I generał Ricardo Sanchez, dowódca operacji Iracka Wolność, napisał, że misja bez celu końcowego przypomina nocny koszmar. I rzeczywiście to był nocny koszmar w Iraku, gdzie nie było celu końcowego. Nocny koszmar również w Afganistanie, gdzie okej, rozpoczęliśmy wojnę, bo weszliśmy tam. No to wszedłeś, no to teraz przywróć pokój. W Afganistanie, przepraszam, dalej analfabetyzm. Brak właściwie źródeł, z których ludzie by mogli żyć, funkcjonować. Podstawowe potrzeby, nawet brak wody. O to ludzie proszą. Idziesz, wodę chcą, nic więcej, studnie, żeby im zrobić. Korupcja, narkotyki i to wszystko jest. No to pytanie, jaki ten cel został osiągnięty? I rzeczywiście pod tym względem dzisiejsza armia, kiedy wkracza na jakieś terytorium i chce naprawdę pomóc, no to powinna zainwestować więcej. I tutaj konkretnie, no liczby wiele mówią, że pomoc humanitarna udzielana do Afganistanu, przepraszam, wydatki wojskowe na Afganistan przekraczały ponad 20-krotnie budżet Afganistanu całego na funkcjonowanie jako kraju. No to wszystko pokazuje, że gdzieś te proporcje zostały zachwiane, wszystko poszło na tą siłę bojową, kinetyczną, czyli jak ktoś nas nie słucha, to my go tam od razu w łeb ujarzmiamy, a nie szukamy rozwiązań, które pozwoliłyby wyjść z tego błędnego koła, z tego błędu, bo tam przecież dzieciaki już dorastają w takiej atmosferze wojennej i one jak mają normalnie funkcjonować, nie potrafią. W naszym zrozumieniu wojna się kończy wtedy, kiedy możemy zamknąć misję i mieć pewność, że społeczność, której pomagaliśmy, jest w stanie wygenerować z siebie wszystkie zasoby, zarówno w postaci ludzi, wiedzy, też funduszy, aby być niezależna i mieć wpływ na swoje własne losy. Zdarza się tak, że są kraje, które opuszczamy i mówimy, skończyliśmy pracę, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, być może zaczniemy pomoc rozwojową. Tak jest na przykład właśnie na Ukrainie, gdzie skończyła się faza pomocy humanitarnej, która idzie natychmiast w momencie, kiedy jest konflikt, katastrofa naturalna, wojna cywilna i ofiary. Zostały organizacje, które odbudowują to, co zostało zniszczone i to są projekty długoletnie. Tak miało być też w irackim Kurdystanie, gdzie prowadzimy projekt, gdzie organizacje miały już opuścić Kurdystan, ponieważ wieloletnie projekty zostały z sukcesem przeprowadzone, ale zaczęła się wojna w Syrii, w związku z czym wszyscy zostali, a przybyła też kolejna fala organizacji, które zaczęły zajmować się uchodźcami z Syrii. Ale tak, są kraje, tak jak Etiopia, mogliśmy ją zostawić. To są takie szczęśliwe momenty, kiedy mówimy, dobrze, nie piszemy więcej projektów na Etiopię, jest dobrze. Jeżeli wojny ma wygrywać morale, to dlaczego przed momentem kwestia Powstania Warszawskiego czy też Husarii została w delikatny sposób wyśmiana? Czy nie takie obrazy powinny właśnie zwiększać morale? Panie profesorze. Wyśmiewał tutaj tej kwestii. Chyba... Ja wyśmiewałem. Husarię pewnie. No to teraz nie, odpowiadaj. Ja mówiłem, proszę się wytłumaczyć. Że... Nie, bo to nie, bardzo każdy proszę, z nas ja, się bardzo poczuwa. Ja może tylko krótko o tym morale. Otóż my się spotykamy. Dlaczego? Jeżeli wojna ma wygrywać morale, to szanujmy tych żołnierzy, którzy byli na pierwszej linii. Ja się spotykałem na bieżąco z powstańcami, z niektórymi jestem na ty, z wieloma byłem, przepraszam, no niestety większość już odeszła. Również z żołnierzami cichociemnymi. Wiele fajnych spotkań, rozmów, prawdziwy szacunek. I to wtedy się buduje morale. No ale nie można budować morale na pokaz, że hołubimy jedną grupę żołnierzy wyklętych, do których mam ogromny szacunek, a zapominamy o innych grupach żołnierzy, którzy być może w innych okolicznościach, ale równie mocno kochali ojczyznę i walczyli o jej wolność. I to morale jest ważne. Husaria to nie są nasze... No możemy opowiadać, jesteśmy z tego dumni, tylko że pan redaktor sam najlepiej powie, wyśmiewał to w zupełnie innym kontekście. Nie wyśmiewałem, panie Boże, husarii, tylko dzisiejszych prób upodabniania się do husarii. No właśnie, bo no. Atak husarzy na punkt czołgów, sami państwo przyznacie, jest humorystycznym obrazem.
Tak, morale można budować na prawdzie, a nie na fałszywym obrazie, bo to jest... Ja wyjdę słowo, tak. Będę wyśmiewał tych, którzy widzą Powstanie Warszawskie na zasadzie takiej, że pochlał, wziął butelkę po wódce i wydaje mu się, że idzie na czołgi i rzuca tą butelką nie wiadomo w kogo. No, różnego rodzaju kiboli, którzy, że tak powiem, właśnie są tymi sterydowymi komandosami, czyli nigdy nie był w sytuacji prawdziwego zagrożenia zdrowia, życia i jest właśnie taki nabuzowany, napompowany, szczególnie jak jeszcze sobie ze dwa piwa czy trzy walnie, no to wtedy jest prawdziwym patriotą. Tyle, że rzeczywiście sytuacje trudne, kryzysowe weryfikują tych ludzi i wtedy z takich ludzi rzeczywiście będę się wyśmiewał. Temat Powstania Warszawskiego to ja wprowadziłem i Muzeum Powstania, że pozwolę sobie do praw autorskich się odwołać. Ale właściwie mogę powtórzyć tylko to, co tu padło. Wydaje mi się, że żadnego morale na kłamstwie i na opowiadaniu bajek się nie zbuduje i jeżeli chce się budować morale jakiegoś społeczeństwa, to przede wszystkim trzeba z nim rozmawiać o prawdzie pewnej rzeczywistości właśnie, również o prawdzie tego, co zdarzyło się w czasie powstania. Opowiadanie tego, że wojna jest fajna, moim zdaniem nie buduje żadnego morale. Jeżeli mogę jeszcze o tym powstaniu dodać, bo dobrze pamiętać o bohaterstwie i przypominać o bohaterstwie ludzi, którzy bohaterami pewnie nigdy by nie zostali, gdyby nie wojna, bo to rzeczywiście z ludzi przypadkowych wojna potrafi czynić bohaterów, a z ludzi, którzy uchodzą za przywódców, obnaża ich i pokazuje, że są tchórzami albo łajdakami w sytuacjach skrajnych. Mówiąc o powstaniu, trzeba mówić o tym bohaterstwie, ale też o męczeństwie, że powstanie to jest walka, ale także zburzone miasto. To jest śmierć setek tysięcy ludzi, którzy wcale niekoniecznie za tą wojną się opowiadali, stali się ofiarą wojny. Napisałem książkę o dzieciach żołnierzach w jakimś sensie. Ten obraz dziecka żołnierza kojarzy się wyłącznie z Afryką i nam utożsamia się z jakimś barbarzyństwem skończonym, z obróceniem pojęć na opak, dziecko żołnierz. Otóż w Warszawie na Starym Mieście stoi pomnik dziecka powstańca, małego powstańca, to jest dziecko żołnierz. Dla nas jest to symbol najszlachetniejszych, nie wiem jakich cech. To jest dziecko żołnierz. Nawet w sytuacji powstania było wystarczająco dużo dorosłych ludzi, żeby dzieci do wojaczki, do wojny nie dopuszczać. Dla mnie nie ma żadnego usprawiedliwienia dorosły powstaniec, który do wojny wziął na tą wojnę kajtka, który cały się chowa pod tym kaskiem. Wystawianie pomnika, ja w ogóle jestem przeciwko stawianiu pomników, bo później jest z nimi kłopot, albo ich jest za dużo, albo nie w tym miejscu, co trzeba stoją. Ten pomnik ma dla mnie szczególne znaczenie, ja go lubię, ale to dlatego, że on mi przypomina też i na tym dobrze budować też tą morale, bo dobrze wiedzieć, morale można budować wiedząc tak naprawdę kim jesteśmy, a nie na jakichś zamkach na piasku. Wojna, bo chciałem tylko to jeszcze dodać, według mnie nigdy nie kończy się tylko dlatego, że ktoś podpisze jakiś pokój albo ktoś ogłosi, że wycofuje wojska, czy też kończy swoją działalność. Wojna tak naprawdę kończy się dopiero wtedy, kiedy zanika pamięć o krzywdzie i pragnienie odwetu. Póki to gdzieś w środku pokutuje, tkwi, to można ogłaszać Bóg wie jeden ile pokojów. Nie można budować pokoju na cudzej krzywdzie. To jest, dlatego pokoju za wszelką cenę nie ma. Jeżeli ktoś będzie uważał, że ten pokój jest dla niego krzywdzący, prędzej czy później wywoła wojnę. Albo to będzie wojna o wolność, albo to będzie wojna na jeść, ale z całą pewnością ją wywoła. Od kilku lat w Polsce jest taka akcja Wyślij kartkę do powstańca, do tych żyjących jeszcze osób, które brały udział w Powstaniu Warszawskim i kilka dni temu w drugim programie Polskiego Radia słuchałam taki mini reportaż, wysłuchałam, w którym wypowiadały się osoby, bardzo różne osoby, które te kartki do powstańców wysyłają. To jest bardzo wiele dzieci ze szkół, wiele szkół się włącza w tą akcję i uczniowie te kartki przygotowują i taki 9-letni chłopiec się wypowiadał w tym reportażu i mówi, że on wysłał tę kartkę, ponieważ chciałby się od takiego powstańca dowiedzieć, co ten powstaniec czuł, i czy chciałby to przeżyć jeszcze raz? I to mnie jakoś tak bardzo uderzyło, bo właściwie kiedy rozmawiamy o wojnie czy o powstaniu, to pytanie, czy chciałbyś to przeżyć jeszcze raz,
Z jednej strony to pokazuje też pewne obrazy, których pewną atmosferę, prawda, kulturową, być może też pewne wyobrażenie właśnie heroiczne, czy pewne marzenie, czy fantazje, od której wychodziliśmy, ale z drugiej strony, wracając do początku naszej dyskusji, tego doświadczenia żywego, ono nabiera jakiegoś dramatycznego kontekstu. Dwa ostatnie pytania, które chcieliśmy zadać, kończąc debatę powoli. Przedostatnie pytanie jest jeszcze pytaniem odczytywanym tutaj z kartki, ale jakoś już podsumowującym naszą dyskusję. Czy społeczeństwo może żyć i co ważniejsze przetrwać bez marzeń o wojnie? Jasne jest okrucieństwo wojny, ale czy wojny nie będą wybuchać zawsze? Czy wojna nigdy nie może być... No właśnie, czy może zakończmy tym, czy wojny będą wybuchać zawsze? W tytule tej debaty, wśród pytań, które zadawaliśmy, również na plakacie, było także to pytanie, tak? To znaczy pytanie o jakieś dążenie do konfliktu, skłonność do przemocy, uleganie tej skłonności. Nie wiem, kto z Państwa chciałby, czy czuje się na siłach, żeby na to pytanie bardziej filozoficzne może odpowiedzieć. Pan profesor, taki zawód. Znaczy, czy może istnieć społeczeństwo, które nie będzie marzyć o wojnie? Ja myślę, że społeczeństwo nie jest jedną całością i że w każdym społeczeństwie są różne grupy. I myślę, że w każdym społeczeństwie bywają grupy, które marzą o wojnie, które fantazjują na temat wojny, które fantazjują na temat przemocy, że pragnienie przemocy jest pragnieniem, które tkwi w ogóle w ludziach i że ujawnia się czasami właśnie w takim marzeniu o wojnie u niektórych ludzi. Więc w tym sensie nie sądzę, żeby to mogło zniknąć. Z drugiej strony, bo ogólnie rzecz biorąc, ton naszej rozmowy jest dość pesymistyczny, bym powiedział, czy taki smutny, więc może próbując, żeby nie wyszło jak zwykle, to nie wiem na ile, bo nigdy się tym tak bardzo nie zajmowałem, są to słowa prawdziwe, ale wyczytałem gdzieś stwierdzenie, że żyjemy w czasach, kiedy jest najmniej wojen w historii ludzkości. Prawda. Że niezależnie od tego, że oczywiście wojny dzisiejsze są straszne, okrutne i też, że potrafią być no właśnie technologizowane i tak dalej, to jednak jest coś takiego, że jednym z efektów tego, że świat jest globalny, jest to, że jakoś się tak dzieje, że tych wojen ilość się zmniejsza. Więc może niezależnie od tego, że prawdopodobnie wojna jest jakoś z człowieczeństwem bardzo głęboko związana, to daje się jak kontrolować to, że no jakby ich natężenie, ilość i sposób pojawiania się. A czy Polsce dzisiaj grozi wojna? No, to raczej chyba jednak do Polka, ale ja jeszcze chciałbym odpowiedzieć na to drugie pytanie dotyczące takiego, czy co może być zamiast wojny w pewnym sensie? Otóż ja uważam, że wojny grożą społeczeństwu, w pewnym sensie odpowiadając na to pytanie, społeczeństwom, które nie umieją konfliktów, poważnych konfliktów, które są w tych społeczeństwach, przepracowywać, że użyję tego takiego psychologicznego określenia, albo realizować w inny sposób. To znaczy, że mit czy udawanie, że jest się społeczeństwem bezkonfliktowym, bardzo często zagraża tym, że kiedy ten konflikt wybucha, staje się od razu krwawy. I że mądrze rozumiana umiejętność realizowania konfliktów w społeczeństwie lub pomiędzy społeczeństwami różnymi zastępuje do jakiegoś stopnia wojnę, czy też stwarza przestrzeń, w której nie ma miejsca dla wojny. Więc nie bójmy się konfliktu, dopóki ten konflikt nie jest przemocą. I tak bym odpowiedział na pytanie o to, czy grozi nam wojna. Panie generale, na koniec. Ja nie wiem, czy na pociechę, ale powiem, że w najbliższych 20-30 latach przewiduje się, że 50-krotnie wzrośnie ilość katastrof naturalnych i krótko mówiąc, zagrożenia zawsze będą dla ludzkości i po prostu będziemy się zajmować czymś innym. Fala terroryzmu spadnie, coś innego będzie ważnego. To nie jest pociecha, ale
świat się po prostu zmienia, będziemy żyć w innej rzeczywistości. Już dzisiaj młode pokolenie bardziej żyje w cyberprzestrzeni niż w normalnym terenie. I tu również odpowiada na to pytanie, czy Polsce grozi wojna. No otóż po co mają te rosyjskie dywizje wchodzić? No, żeby okupować Niemcy, Rosjanie potrzebowali 400 tysięcy żołnierzy. A przecież Rosjanie mają konflikt o Syberię z Chinami jeszcze nierozwiązany. To co, przecelują wszystkie siły na kierunek Polski? Przecież rzeczywiście tych obszarów konfliktowych w innych miejscach jest wystarczająco dużo. Co jest celem? Cel to jest dzisiaj opanować przestrzeń informacyjną, żeby moja narracja zwyciężała, żeby wiarygodność Polski obniżyć w takich stosunkach międzynarodowych i podważyć zaufanie do Polski i już wtedy Polska będzie pokonana. Opanować rynki, opanować gospodarkę, wejść tutaj finansowo i kontrolować przepływ Nord Stream 1, Nord Stream 2. Właśnie przegrywamy jedną bitwę, bo prezydent Czech poparł budowę Nord Stream 2. I dzisiaj naprawdę, tak jak ludność cywilna, w dużo większym stopniu zaangażowana w ogóle w wojny, te, które mają miejsce na świecie, tak samo te obszary wojny to już nawet nie jest tylko przestrzeń lotniczy, te przestrzenie wojskowe i cyberprzestrzeń, ale również gospodarka, finanse i mnóstwo innych obszarów, na które musimy zwracać uwagę. Stąd też jak zwiększamy budżet, to on musi być budżetem kraju po to, żeby był zdolny do obrony we wszystkich obszarach. Ostatnie zdanie powiem, świętej pamięci Lech Kaczyński na forum NATO podniósł kwestię bezpieczeństwa energetycznego lata temu już. No to popatrzmy, dlaczego my nie patrzymy w tym kierunku, tylko rzeczywiście myślimy, że tutaj wojna się zbliża, dlatego zbierzemy na rynku tam, nie wiem, w Rzeszowie czy gdzie kilka tysięcy żołnierzy o tej, jak wróg przyjdzie, to my go tak zadepczemy. Ja chciałam do tego hardware'u dodać trochę software'u i uważam, że edukacja tak naprawdę od dziecka jest bardzo ważna i uczenie tolerancji, otwartości, także negocjacji, mediacji, pewnych postaw, które pozwalają rozwiązywać konflikty już nawet w małych grupach rówieśniczych, nie za pomocą przemocy czy udowadniania siłą, kto ma rację, tylko właśnie na poziomie rozmowy, negocjacji i szukania autorytetu. Pomoże też w tym, że możemy uniknąć dużych konfliktów w przyszłości. I tu się nic pocieszającego tak na prędce do głowy mi nie przychodzi, a bardzo się starałem coś wymyśleć, więc może rozweselającego to tylko przypomnienie, że pan generał dopatrzył się we mnie kompetencji na ministra obrony, a mam jeszcze większe kompetencje od obecnego ministra, bo w wojsku służyłem i dochapałem się stopnia sierżanta podchorążego. Więc tym zabawnym obrazem może pożegnam państwa. Mieliśmy jeszcze takie pytanie, którego już nie zdążymy zadać, ale właśnie też jaki wpływ na te nasze wyobrażenia, zwłaszcza wyobrażenia męskiej części społeczeństwa ma właśnie brak zasadniczej służby wojskowej, którą jeszcze starsi spośród obecnych tutaj na sali panów mieli przynajmniej w postaci jakichś ćwiczeń na poligonie pewne, prawda, ja doświadczenia naoczne. Byłem pierwszym dowódcą, który wysłał kobiety do działań bojowych w Iraku. Amerykanie patrzyli na to ze zgrozą, bo jeszcze wtedy dziewczyny nie brały udział w działaniach na pierwszej linii. Natomiast no, dzisiaj żyjemy w takiej epoce i to bardzo często się spotykam, że tutaj dzieciaki takie różnego rodzaju to tak za długo są przyssane do mieszkania. Jednak to jak trafiał do wojska ten młody człowiek, to nie tyle, że go wojsko tak kształtowało, tylko dawało mu wyobrażenie, że jednak sam odpowiada za własne życie, czyli wojsko w tym sensie uczyło samodzielności, odpowiedzialności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. I dzisiaj rzeczywiście warto by powołać jakąś instytucję, która by tych młodych chłopaków w wieku takim może jak ja, 18 lat, wyprowadzała z domu od mamusi i tatusia i uczyła odpowiedzialności za siebie. Pamiętając swoją służbę wojskową, swoim synom bym tego oszczędził. Jeden z takich słynnych amerykańskich admirałów opublikował taki poradnik na czasy pokoju właśnie, w jaki sposób jednak ludzie na co dzień powinni, jakie tutaj morale, zasady, korzystając też z własnych doświadczeń bojowych i właśnie pierwszą zasadą jest to, że trzeba wstawać wcześniej
rano, zaczynać od ścielenia łóżka, a nie wylegiwania się i potem bach, 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 jednak zadanie za jest zadaniem. Więcej czasu, ale dobrze pościelone łóżko gwarantuje jakieś tam dobre podejście, dobre morale i podejście do pokojowego rozwiązywania konfliktów. Proszę Państwa, wojna fascynuje i przeraża. To temat i tytuł zarazem 10. jubileuszowej debaty miesięcznika Znak i Akademii Górniczo-Hutniczej. Za udział w której to debacie bardzo serdecznie Państwu dziękuję, a przede wszystkim dziękuję uczestnikom tej debaty. Przypomnijmy, że byli to... Małgorzata Olesińska-Hart, Roman dziękuję Polko, bardzo. Andrzej Leder i Wojciech Jagielski. Dziękujemy bardzo. A Państwa zapraszamy, dziękujemy także przede wszystkim ekipie Mind TV, która przygotowała otwierającą tę debatę materiał filmowy. Dziękujemy jak zwykle ekipie Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziękujemy tym wszystkim, którzy zapewnili, mam nadzieję, cały czas sprawną transmisję internetową. Zachęcamy do wsparcia puszek i wolontariuszy polskiej misji medycznej. Dzisiaj po prostu odmówić sobie jednej kawy czy piwa i... Więcej. Potrzebujemy więcej pieniędzy, nie tylko jedna kawa. A dwóch kaw, dwóch piw. A osoby, które chciałyby też zapoznać się jeszcze więcej na temat wojny, poczytać, zapraszamy także na stoisko miesięcznika Znak. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo.